Witam serdecznie wszystkich obecnych na sali kina Sala na Starówce oraz wszystkich obecnych online, zarówno radnych, jak i mieszkańców miasta. Otwieram obrady sesji Rady Miasta. Jest to sesja zwołana w trybie zdalnym zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Stwierdzam, iż na sali obecnych jest 11 radnych oraz 11 radnych bierze udział w sesji w sposób zdalny, online. Tak jak powiedziałem, sesja odbywa się zgodnie z artykułem 15ZZX wskazanej przeze mnie ustawy. Stwierdzam prawomocność obrad. Przystępujemy do przyjęcia porządku obrad. Czy są pytania, uwagi do porządku? Nie widzę. Będziemy głosowali imiennie, zgodnie z wypracowanym przez nas już standardem, który obowiązywał dużo wcześniej niż nakaz ustawowy, więc ja będę odczytywał po kolei wszystkich radnych obecnych, zarówno na sali, jak i online, i proszę o głosowanie. Małgorzata Celińska. Za. Kazimierz Dajka. Za. Barbara Fiedok. Za. Marcin Gaj. Za. Anna Gaszka. Za. Krzysztof Hałacz. Za. Jolanta Chrycak. Za. Piotr Huzarewicz. Za. Mieczysław Jakubowski. Za. Jadwiga Kępny nieobecna. Piotr Kosztyła za. Zbigniew Krówka. Za. Grzegorz Książek. Za. Krzysztof Kurek. Za. Arkadiusz Kuś. Za. Andrzej Lis. Za. Łukasiewicz Władysław. Za. Marciniak Jerzy. Za. Wojciech Maroszek. Za. Mętlik Krzysztof. Za. Michał Miłek. Za. Kamil Owczarek. Za. Dawid Świerczek. Za. Dziękuję bardzo. Głosowało 22 radnych. 22 radnych głosowało za przyjęciem porządku obrad. Przystąpimy teraz do punktu 4. Przyjęcie protokołu numer 16/2020 sesji Rady Miasta. Jest jeden wpis bez uwag. Kto jest za przyjęciem protokołu? Małgorzata Celińska. Za. Kazimierz Dajka. Za. Barbara Fiedor. Za. Marcin Gaj. Za. Anna Gaszka. Za. Krzysztof Hałacz. Za. Jolanta Chrycak. Za. Piotr Huzarewicz. Za. Mieczysław Jakubowski. Za. Jadwiga Kępny nieobecna. Piotr Kosztyła. Za. Zbigniew Krówka. Za. Grzegorz Książek. Za. Krzysztof Kurek. Za. Arkadiusz Kuś. Za. Lis Andrzej. Za. Łukasiewicz Władysław. Za. Marciniak Jerzy. Za. Maroszek Wojciech. Za. Mętlik Krzysztof. Za. Michał Miłek. Za. Kamil Owczarek. Za. Dawid Świerczek. Za. Dziękuję bardzo. Również głosowało 22 radnych. 22 radnych głosowało za przyjęciem protokołu. Przechodzimy do punktu 5. Informacja prezydenta miasta w sprawie sytuacji związanej z epidemią COVID-19 na terenie miasta Żory. Szanowni radni, na sali jest obecny pan prezydent. Ja chciałem tylko poinformować, że do Rady wpłynęła informacja zarówno taka cząstkowa z NZOZ-u, z Miejskiego Szpitala, jak również z Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz od pana prezydenta, który przekrojowo przedstawił informację dotyczącą wszystkich jednostek działających na terenie miasta Żory. Czy pan prezydent chciał zabrać głos w zakresie informacji? Dziękuję. Pan prezydent. Pan prezydent wskazał, iż tą informację, która liczy kilkanaście stron, panie prezydencie, można kilka zdań, ewentualnie my na pewno. Panie przewodniczący, szanowni radni, otrzymaliście państwo pisemną informację, ona jest dosyć obszerna, więc z pewnością nie będę jej odczytywał, bo szkoda naszego czasu. Myślę, że będzie również dostępna na stronach, na stronie internetowej miasta Żory. Ogólnie można by powiedzieć, że koncentrowaliśmy się od czasu zaistnienia stanu epidemii, a wcześniej zagrożenia epidemicznego, na zapewnieniu bezpieczeństwa naszym mieszkańcom,
już od 4 marca został, w dniu 4 marca został powołany zespół zarządzania kryzysowego specjalnie do tego celu powołany został i następnie było szereg czynności podejmowanych, aby przystosować nasze miasto do działania w tych specyficznych warunkach. Jak już mówiłem, przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo, ale również o sprawne działania służb, które muszą udzielać pomocy mieszkańcom w tej sytuacji. I jeżeli chodzi o urzędników, jednocześnie to staramy się działać w taki sposób, żeby przy maksymalnym bezpieczeństwie pracowników, urzędników Urzędu Miasta i innych jednostek administracyjnych, przepraszam, jednostek organizacyjnych naszego miasta, ażeby zapewnić obsługę mieszkańców w niezbędnym wymiarze, w sprawach najpilniejszych. Jak to szczegółowo wygląda, znajdziecie Państwo informacje w tej opracowaniu, które do Państwa dotarły. Jak podsumowując, chcę powiedzieć, że sytuacja może nie jest jeszcze taka zła. W naszym mieście mamy potwierdzonych 5 przypadków zarażenia koronawirusem. Objętych kwarantanną jest obecnie 137 osób. Było już więcej, ale osoby kończą okres kwarantanny i wychodzą. I miejmy nadzieję, że ta liczba będzie spadała. Chodzi mi o osoby objęte kwarantanną, a nie rosła. Wśród osób, które są objęte kwarantanną, większość jest, radzi sobie sama lub przy pomocy rodziny, sąsiadów, ale kilka osób, chyba obecnie 8, jest objętych pomocą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, dostarcza się tam. Proszę? Dostarczamy niezbędne środki, przede wszystkim chodzi o posiłki. I bardzo pomocni są tutaj strażacy z ochotniczych straży pożarnych, którzy dostarczają te posiłki. Jeżeli są jakieś pytania, to... Dziękuję bardzo. Także informacja dla mieszkańców, takie rozszerzone właśnie informacja pana prezydenta zostanie udostępniona może jeszcze w dniu dzisiejszym, najpóźniej jutrzejszym na stronach. Proszę. Dobrze, szanowni państwo. Po krótkiej przerwie związanej z kwestiami technicznymi wracamy do porządku obrad. Ja przypominam wszystkim obecnym zarówno na sali, jak i online mieszkańcom, iż dzisiejsza sesja odbywa się w trybie zdalnym. 11 radnych jest obecnych na sali, 11 radnych obecnych jest w trybie zdalnym. Jesteśmy w punkcie 5. Informacja prezydenta w sprawie sytuacji związanej z epidemią COVID-19 na terenie miasta Żory. Pan prezydent przygotował obszerną informację, która w dniu dzisiejszym, najpóźniej w dniu jutrzejszym będzie dostępna na stronach internetowych naszego miasta. Czy ktoś z radnych ma pytania w punkcie 5 do pana prezydenta, ewentualnie do innych osób obecnych na sali? Proszę, pan Kazimierz Dajka. Panie prezydencie, mam pytanie odnośnie zespołu, który został przez pana powołany do zarządzania kryzysowego. Skład osobowy. Proszę pana prezydenta. Jest tutaj obecny szef tego zespołu, pan wiceprezydent Daniel Wawrzyczek, także myślę, że możemy powiedzieć o tym, kto chodzi w skład, w jakim trybie pracujecie. Poproszę pana zastępcę prezydenta Daniela Wawrzyczka o odpowiedź. To znaczy ten zespół jest dosyć obszerny, więc jakbym kogoś nie wymienił, to nie dlatego, że chciałbym mu coś ująć, tylko tych osób jest bardzo dużo w tym zespole. W skład tego zespołu wchodzą pani pełnomocnik Anna Ujma, pan pełnomocnik Jacek Świerkocki, naczelnik Marek Zajączkowski, Pani skarbnik jest w tym zespole, pani przed chwilą tam się schowała, bo za maskami są, dlatego ich nie rozpoznaję. Pani sekretarz Anna Szelka jest, wchodzi w skład zespołu. Później członkami zespołu są pani naczelnik Bożena Kolgudzik. Tych osób jest dosyć sporo osób w skład tego zespołu
doraźnie są zapraszani, zapraszane są osoby, które na przykład jeżeli pojawia się problem jakiś do rozwiązania czy do załatwienia, to te osoby są zapraszane, więc są pracownicy Urzędu Miasta zapraszani, czy dyrektorzy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta, czy to pani prezes MZOZ-u, czy to z MOSIR-u, z NBM-u, z poszczególnych przedstawiciele Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele Policji. Proszę Państwa, tych posiedzeń było, a jeszcze jest Pan, na przykład Pan Naczelny, Zastępca Naczelnika Dominik Kruzberski, na przykład tam też. Dział Edukacji. Tak jest. Posiedzeń było bodajże 6 czy 7 zespołu. Potem żeśmy już postanowili, że ograniczamy bardziej, wpierw były te posiedzenia szerokie, ale żeśmy doszli do wniosku, że skoro nas jest tam dużo, pomimo że na dużej sali, to jednak możemy się zarazić, nie? Więc żeśmy postanowili to zrestrukturyzować i spotykać się w mniejszym gronie, aby zminimalizować prawdopodobieństwo zarażenia się. Natomiast zespół pracuje cały czas, muszę powiedzieć, błyskawicznie, żeśmy się porozumieli, kto co za co odpowiada, jak ma pracować, w jakim trybie i naprawdę chodzi to jak dobrze naoliwiona maszyna do tej pory. Co prawda nie mamy takiego wybuchu pandemii, jaką obserwujemy w innych krajach. W związku z tym jest to, kupujemy różne środki zabezpieczenia medycznego na potrzeby naszych jednostek organizacyjnych. To, co możemy się pochwalić, na przykład, że jesteśmy jednym z trzech miast w naszym województwie, gdzie uruchomiliśmy gabinet stomatologiczny. Namówiliśmy po prostu właścicieli firmy Konformet, żeby otwarli w takim trybie awaryjnym gabinet stomatologiczny. Są trzy w województwie czynne. Niestety to ogłoszenie na stronach NFZ-u ono jest nieprawdziwe. Tam jest dużo tych gabinetów, one są zamknięte, te gabinety. Trzy są czynne tylko. Tak to było. Jeżeli macie Państwo oczywiście jakieś szczegółowe pytania, to udzielę odpowiedzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do informacji? Tak jak powiedziałem, informacja jest obszerna, ona będzie udostępniona mieszkańcom. Tutaj po kolei mamy poszczególne jednostki, zakłady miejskie, spółki. Wskazujemy, że miasto stara się mimo tej ciężkiej sytuacji działać jak najbardziej szeroko, chroniąc mieszkańców. W tym miejscu w imieniu wszystkich radnych, wszystkich obecnych na sali, pana prezydenta, bardzo chciałbym podziękować wszystkim służbom za ich pracę w tym bardzo trudnym czasie. Wszystkim jednostkom miejskim, jednostkom administracji zespolonej, ale również pozwólcie, iż w tym miejscu podziękuję za taką obywatelską i moim zdaniem bardzo dobrą postawę wszystkim żożanom. Niezależnie od tego, że sektor publiczny ma zadanie chronić mieszkańców, również mamy wielu bohaterów w tych dniach, mamy pracowników służby zdrowia, którym bardzo dziękuję za ten trud. Dzisiaj jest dzień pracowników służby zdrowia, to tym bardziej w imieniu przyjmijcie życzenia uprzejmej pomyślności, zdrowia, żeby te dni jak najszybciej się skończyły i dużo sił, wytrwałości, ale pozwolę sobie również podziękować wszystkim, którzy pracują, bo jak myślę, jak wszyscy żożanie, idąc nawet do sklepu spożywczego, widzimy panie za kasami, patrzymy na nie troszeczkę inaczej chyba niż zwykle. Dla mnie w tym momencie one są naprawdę wielkimi bohaterkami. Także jeszcze raz wszystkim, ale to wszystkim żożanom dziękuję za taką dobrą postawę obywatelską. Zachęcam wszystkich do zostawania w domu, żebyśmy jak najszybciej przeszli przez ten trudny dla nas, naszego miasta, naszego kraju, jak i prawie całego świata okres. Także dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do punktu 6. Punkt 6.1. Zmiany w budżecie miasta Żory na 2020 rok. Panie sekretarz, tak, prosimy o wprowadzenie. Tam z tyłu jest mikrofon. Prosimy tylko głośno, żeby radni będący online, żeby też słyszeli. Panie przewodniczący, panie radni. Zmiany w budżecie po stronie dochodów i wydatków to łączna kwota ponad 2 miliony
48 tysięcy złotych. Co do szczegółów zmian, to przyjęcie kwoty zwrotu dotacji z miasta Rybnik. Jak Państwo pamiętacie, realizujemy zadanie budowa drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna wspólnie z miastem Rybnik. W zeszłym roku była udzielona z tego tytułu dotacja do miasta Rybnika ponad 2 miliony 670 tysięcy. Nie została ona wykorzystana i konieczne zgodnie z zawartą umową jest przywrócenie środków na kwotę ponad 1 703 tysiące złotych. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej realizuje zadania dotyczące termomodernizacji budynków tej komendy i został sporządzony protokół konieczności, który zawiera szereg robót dodatkowych. Komenda będzie się starała o pozyskanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, zwiększenia tego dofinansowania, bo jakby na zasadniczą część to dofinansowanie zostało przyznane, zadanie zrealizowane. Natomiast konieczne jest również zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie ponad 31 tysięcy, aby w pełni osiągnąć efekt ekologiczny na realizowanym zadaniu. Zespół szkół numer 1, jak co roku, realizuje wymianę polsko-niemiecką młodzieży i pozyskało finansowanie w kwocie 12 560 zł. Będzie to zadanie kontynuować jak co roku. Z kolei Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki z Powiatowego Urzędu Pracy za staż jednego bezrobotnego i środki te proponuje się przeznaczyć na wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników MOPS. Dla Powiatowego Urzędu Pracy minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Jest to kwota 153 900 zł. W zakresie przeniesień planowanych wydatków budżetowych jest zabezpieczenie kwoty 500 tysięcy jako dopłaty do spółki Nowe Miasto w związku z bardzo trudną sytuacją wynikającą właśnie z tego, że dotychczasowa działalność spółki nie może być prowadzona. 200 tysięcy jako zabezpieczenie środków na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej związane z gruntami Skarbu Państwa. Jednorazowe opłaty za przekształcenie w prawo własności części gruntów Skarbu Państwa, które są zajęte przez gminę na cele mieszkaniowe. I 316 tysięcy złotych zabezpieczenie czynszu dzierżawnego dotyczącego umowy z zakładami techniki komunalnej. Chodzi tutaj o zwiększenie środków na dzierżawę budynków 5 i 6 oraz dzierżawę budynku numer 7. Zmniejszenie środków jest możliwe na obsłudze długu publicznego związanego z poręczeniami. Zostało zawarte, jest to łączna kwota 4 900 000, a wynika z zawarcia aneksu do umowy poręczenia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ta umowa jest z 2010 roku i tu jest zmniejszenie o ponad 982 000. Ponadto przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji dokonało wykupu poręczonych przez miasto obligacji na kwotę 2 428 000. I dokonało spłaty poręczonych kredytów na kwotę ponad 1 489 000. Przeniesienia pomiędzy działami 801, 854 i 855 to zabezpieczenie środków m.in. dla Szkoły Podstawowej nr 13, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 11 i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Miejskiego Żłobka. Większa kwota 450 tysięcy dotyczy zabezpieczenia realizacji projektów, które są dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Jest to m.in. wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych, Żorskie Szkoły z Pasją, Gotowi do Startu, czy Kariera i Kompetencje. Ponieważ zadania te są realizowane, a nie zostały w pełni środki wykorzystane w 2019 roku, stąd konieczne jest ich przywrócenie. Natomiast szczegółowy podział zostanie dokonany w zarządzeniu prezydenta. Ponadto kwotę 1 600 000 zabezpieczono na ewentualne braki czy jakieś niedobory środków, które mogą wystąpić w trakcie roku budżetowego, a związane z działalnością oświatową. Zmniejszenia były również w zakresie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Tutaj było zmniejszenie o 15 000 i 60 000 w dziale 900, czyli gospodarka komunalna, ponieważ już wcześniej te środki były zabezpieczone na realizowane zadania. I kwota 1 800 na zakup karuzeli od spółki Nowe Miasto. Jest to oczywiście związane z tym, że spółka nie może prowadzić działalności w zakresie, w jakim byłoby to prowadzone. W zakresie załącznika numer 2, czyli zestawienia przychodów i kosztów zakładu budżetowego, proponuje się
przyjęcie w nowym kształcie, ponieważ zespół zyskał dofinansowanie z PFRON-u na kwotę 210 tysięcy złotych. Ponadto zaktualizowano stan środków obrotowych. Bardzo dziękuję za wprowadzenie. Tu informacja dla mieszkańców. W okresie przedsesyjnym komisje Rady Miasta nie miały posiedzeń. Ustaliliśmy to z uwagi z kwestii bezpieczeństwa, że jeżeli będzie kwestia jakichś pytań, to będą dzisiaj zadawane. Również tutaj nie wszystkim mieszkańcom mogą widzieć. Na sali mamy trzy mikrofony. Ustaliliśmy technicznie, iż w związku z tym, że ja z wiceprzewodniczącymi posiadam własne mikrofony, nie musimy korzystać z maski, natomiast wszystkie osoby, które są obecnie na sali, w związku z tym, że mówimy do tych samych mikrofonów, mają założone maski do tych informacyjnie. Wiem, że tutaj wiceprzewodniczący Piotrku Zawieli chciał zabrać głos. Proszę bardzo. Dziękuję. Ja mam pytanie do pana Arkadiusza Tomaszewskiego, prezesa spółki Nowe Miasto. W jaki sposób obecna sytuacja wpływa na działalność spółki, szczególnie na jej sytuację finansową i w jaki sposób zmiany, które w tej chwili procedujemy, zmiany w budżecie, wpłyną na tą sytuację? Bardzo proszę pana prezesa Arkadiusza Tomaszewskiego. Dzień dobry, witam państwa. Sytuacja niestety dotknęła naszą spółkę w bardzo istotnym stopniu. Niestety praktycznie 100% naszej działalności zostało zawieszone, bo to jest i park wodny, i westernowy, czy miasteczko Twin Peaks, hotel, restauracje, basen. Wszystkie te jednostki zostały zamknięte. Spółka praktycznie nie ma żadnych przychodów na dzień dzisiejszy. Niestety stało się to też w okresie, w którym spółka była w okresie przygotowań do otwarcia sezonu i podjęła szereg drobnych inwestycji. Byliśmy też w okresie zakontraktowanej częściowo sprzedaży, czyli uzyskania przychodów na miesiące kwiecień, maj, czerwiec. Niestety z przyczyn oczywistych wszystkie jednostki zostały zamknięte i niestety wszelkie przychody zaplanowane które zakładały przychody w jakiejś wysokości w najbliższym półroczu, zostały sprowadzone do zera. Niestety po stronie kosztów jesteśmy spółką prawa handlowego, nie mamy budżetu, nie mamy dotacji miejskich na swoją działalność, tylko każdy wydatek pochodzi z wcześniej zarobionych środków spółki. Niestety przy braku obecnych przychodów nie jesteśmy w stanie realizować bieżących ani zaległych płatności, a zaległych mówię takich, które powstały w poprzednich tygodniach, a terminy płatności są na teraz czy na czas rozpoczęcia epidemii, czy stanu epidemicznego, a teraz stanu epidemii. Dlatego też spółka ma tu ogromne problemy w takiej płynności. No i najważniejszą chyba dla spółki i dla mnie jako przedstawiciela zarządu jednoosobowego jest to, że mimo trudnej sytuacji chcemy utrzymać zatrudnienie i naszych pracowników, dlatego że spółka to nie jest tylko jakiś tam gdzieś zgłoszony podmiot reprezentowany przez prezesa. Spółka Nowe Miasto to jest 140 obecnie w sezonie niskim, 140 pracowników i współpracowników. To są ich rodziny, czyli można śmiało przyjąć, że to jest około 800 do 1000 osób bezpośrednio korzystających czy mających przychody wynikające z pracy w spółce Nowe Miasto. Te wszystkie osoby pracują, podejmujemy wszystkie działania, które pozwalają na podtrzymanie tych miejsc pracy, bo liczę też na to, że stan epidemii w jakiś sposób się wygasi i tą działalność będziemy mogli w najbliższych, powiedzmy, dwóch miesiącach zacząć powoli uruchamiać. Co do przychodów bieżących, próbujemy podjąć działania, które w jakiś sposób zniwelują tą sytuację, fatalnej sytuacji finansowej spowodowanej zamknięciem jednostek.
uruchamiamy sprzedaż przez internet wejściówek na nowy sezon z bardzo długim terminem ich ważności w promocyjnych cenach. Próbujemy też mieszkańcom Żor zaproponować dowóz posiłków. Robimy też to z tego powodu, że z jednej strony chcemy pozyskać przychody jakieś drobne dla spółki, ale z drugiej strony też zapewnić pracę pracownikom, ale też kontrahentom. Spółka Nowe Miasto, która rocznie osiąga przychody w okolicach 15 do 20 milionów złotych, te przychody i wydatki z tym związane z działalnością osiąga dzięki współpracy z podmiotami, z dostawcami produktów, usług, towarów, którzy to przedsiębiorcy są z okolic Żor i z samych Żor. Jest to ponad 100 podmiotów. Dlatego też ta nasza działalność, którą próbujemy uruchomić, związana z dostawami dla mieszkańców Żor jedzenia na wynos, ma też na celu wspomóc tych przedsiębiorców, którzy do tej pory do spółki dostarczali towar, a niestety z powodów oczywistych tego zrobić nie mogą. Co do pytania Państwa o wpływ, jaki to wsparcie miasta będzie miało na funkcjonowanie spółki, w obecnym okresie do około połowy maja, czyli przez najbliższe miesiące i od początku ogłoszenia stanu epidemii, koszty funkcjonowania spółki i wszelkich większości ważnych kosztów do zapłaty wynoszą około 2,5 miliona złotych. Są koszty ZUS-ów, podatków, wynagrodzeń pracowników, współpracowników. To są zapłaty za towary, już dostarczone usługi, które musimy zapłacić. Także jeżeli uda się dokonać tej transakcji sprzedaży na rzecz miasta Karuzeli, czyli tak naprawdę miasto pozyska środek trwały, który pozostanie w mieście i będzie własnością wszystkich podatników, środki ze sprzedaży pozwolą nam właśnie na przetrwanie do tego okresu połowy maja, ale też przygotowywanie się i przemodelowanie całej pracy, całej spółki. Bo to będzie wymagało dużego zaangażowania. Ja chcę tylko przypomnieć, że spółka oprócz tego, że to co powiedziałem, zapewnia pracę poza sezonem około 140 osób, w sezonie jest to około 350 osób, ich rodziny plus dostawcy, a sama spółka rocznie obsługuje około 600 tysięcy osób. To są mieszkańcy Żor, to są mieszkańcy okolic, mieszkańcy regionu, którzy z usług spółki korzystali. Dlatego wszelkie działania pracowników, którym chcę bardzo podziękować za zrozumiałość i za wytrwanie, wszelkie działania spółki w obecnym czasie mają na celu z jednej strony przetrwanie tej pandemii gospodarczej, ale z drugiej strony też jak najlepsze przygotowanie się do działalności w tej najbliższej przyszłości, żebyśmy nie stracili tego wszystkiego, co osiągnęliśmy do tej pory. Dziękuję. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Czy są jeszcze pytania, uwagi do projektu uchwały? Proszę, radny Zbigniew Krówka. Do pana prezesa. Panie prezesie, czy kupno przez miasto Karuzeli, to finansowanie kapitału spółki, to będą wszystkie koszty, które panu wystarczą na prowadzenie działalności spółki do końca roku? Tak jak przed chwilą powiedziałem, koszty funkcjonowania spółki i zapłaty tych podstawowych wszystkich należności wynoszą około 2,5 miliona złotych do połowy maja. I te środki, które spółka pozyska, no pozwolą w tym czasie na pokrycie do tego czasu tych środków, tej wysokości. Czyli mam rozumieć, że na dzień dzisiejszy no to wystarczą te środki panu do funkcjonowania na pół roku, do wakacji? Nie, na dwa miesiące. Tak jak mówiłem, no jeżeli 95% przychodów spółki, znaczy inaczej, jeżeli obecnie mamy 95% mniej przychodów spółki niż mieliśmy w poprzednich miesiącach i w poprzednich latach, po prostu nie mamy działalności,
to niestety obawiam się, że a koszty pokrywaliśmy z przychodów, to obawiam się, że rzeczywiście to będzie ten czas z połowy maja, końca maja, jeżeli rozwiniemy tą sprzedaż dowozu na wynos. Czyli znów spotkamy się, podejrzewam, na sesji za dwa miesiące i będziemy dalej procedować następne dofinansowanie spółki, bo tak by z tego wynikało, co Pan powiedział. No, nie jestem w stanie przewidzieć, co się będzie działo. No, nie mam na to wpływu, nikt nie ma wpływu, nikt nie był w stanie przewidzieć. Na tę chwilę dbam o to, żeby działalność spółki, ten majątek, który stworzyliśmy w sumie z pracownikami, żeby przetrwał jak najdłużej i żeby też jak najlepiej z tego kryzysu wyjść i zacząć funkcjonować w następnym okresie. A jakie to mogą być koszty dla Państwa funkcjonowania spółki, zakładając, że taka sytuacja będzie jeszcze trwała, nie wiem, miesiąc, dwa, do końca roku? No, zgodnie z bilansem i rachunkiem zysków i strat, które spółka oczywiście prowadzi, koszty funkcjonowania, roczne koszty funkcjonowania spółki wynoszą gdzieś około 15 milionów złotych. I oczywiście, jeżeli mamy przychody, to te koszty w większości pokrywamy. W przypadku zerowych przychodów, czy na bardzo niskim poziomie, no niestety taka kwota występuje, ale chciałem też powiedzieć, że te koszty dotyczą normalnego funkcjonowania. Obecnie spółka nie ponosi kosztów bieżących, bo ograniczyliśmy znacznie działalność całej spółki. Wyłączona jest karuzela, wyłączona jest Muzeum Ognia, wyłączony jest basen, park wodny, który jest dużym kosztem, jeżeli chodzi o ogrzanie, utrzymanie wody, ogrzanie tej wody, wentylację pracowników, także woda na basenie jest spuszczona, żadnych bieżących kosztów tam nie mamy, poza kosztami drobnych prac konserwacyjnych i remontów. Podobnie z Twin Peaksem, podobnie z wszystkimi jednostkami, hotelem, restauracjami, gdzie na ten czas nie zatrudniamy żadnych dodatkowych osób, które normalnie w normalnej działalności sezonowej by się działy. Także te koszty trzeba rozdzielić. Przy normalnej działalności to są koszty 15 milionów, ale w przypadku tej zanikającej działalności zakładam, że te koszty mogą wynieść gdzieś około 8 do 10 milionów, jeżeli byśmy częściową działalność utrzymywali i chcieli utrzymać pracowników. Dziękuję. Mam jeszcze pytanie do Pana Prezydenta. Panie Prezydencie, ze względu na to, że spółka jest w trudnej sytuacji finansowej, na razie pozbywa się swoich aktywów, co nie jest też dobre dla spółki. Mam pytanie do Pana. Jeżeli taka sytuacja będzie trwała dłużej, co my jako miasto dla spółki będziemy dalej robić? Proszę Pana Prezydenta. Proszę Państwa, już usłyszeliście Państwo, że te kwoty, które dzisiaj są przewidziane w budżecie, to prawdopodobnie zabezpieczą byt spółki mniej więcej do połowy maja. Jeżeli sytuacja będzie, ta trudna sytuacja będzie się przedłużała, z pewnością będę musiał proponować następne zmiany w budżecie przy założeniu, że chcemy, żeby spółka przetrwała i nie chcemy zwalniać tych 140 pracowników, którzy są obecnie zatrudnieni. Myślę, że byłoby to przedwczesne i zakładam, że trudny okres się skończy i ta konieczność pomocy nie będzie aż taka długa, ale jeżeli będzie trwała, to mniej więcej w tej wysokości, myślę, do 1 000 000 złotych miesięcznie trzeba będzie spółkę wspomagać, bo inaczej spółka nie ma szans na przetrwanie. Dziękuję. Ja w tym momencie tylko tutaj nawiążę do informacji Pana Prezydenta. Prezydencie, to też mam rozumieć, że będziemy dalej jakby kontynuować zakup Muzeum Ognia i Karuzeli, tak? Jakby te raty będziemy zwiększać? Czy jakaś koncepcja jest? Na pewno spotkamy się znów i ten temat będzie dalej kontynuowany, więc warto było może już perspektywicznie stworzyć jakieś warunki finansowania tej spółki. Proszę bardzo. Proszę Państwa, to jest sprawa bardziej złożona. Bo chyba zdajecie sobie Państwo sprawę, że w trudnej sytuacji będzie również budżet naszego miasta. Spodziewamy się ograniczenia dochodów naszego budżetu i trzeba będzie oszczędności szukać wszędzie. Nie jestem w stanie, za wcześnie bym teraz mówił, gdzie będziemy szukać oszczędności, żeby wspomóc spółkę Nowe Miasto, ale na pewno wiele sfer życia naszego miasta ucierpi.
Będziemy musieli się z pewnością przyjrzeć inwestycjom, które inwestycje są pilne do uruchomienia, które mogą poczekać, bo przede wszystkim będziemy starali się zapewnić wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych przez miasto, a to jest bardzo duża grupa osób. Gdyby policzyć wszystkich, myślę, że to jest około 2000 osób. Chyba wszyscy rozumiemy, że w tej trudnej sytuacji to byłoby najmniej rozsądne z naszej strony, gdybyśmy zaczęli po prostu zwalniać pracowników i pozostawiać ich bez jakichkolwiek dochodów. No, z pewnością bezrobocie będzie w naszym kraju bardzo szybko rosło i wiele osób będzie w ekstremalnie trudnej sytuacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak jak rozpocząłem, tylko informacja jest wynikana z informacji pana prezydenta, iż spółka nie dokonała zwolnień pracowników, a pracownicy w celu uelastycznienia zatrudnienia zawarli z pracodawcą porozumienie. To też jest ważne, że to wspomniał pan prezydent, że jako miasto staramy się robić wszystko, żeby miejsca pracy utrzymać i też apelujemy, jeżeli to jest możliwe oczywiście, żebyśmy w początkach tego kryzysu, jeżeli musimy, tego nie robili, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie za miesiąc, dwa, jak długo ten kryzys potrwa. Proszę, wiceprzewodniczący Kazimierz Dajka. Panie prezesie, pytanie odnośnie stwierdzenia, którego pan użył. Zakontraktowana sprzedaż. Co pan prezes miał na myśli? Były to rozmowy, które mieliśmy podpisane, umowy z zewnętrznymi firmami, szkołami. To były rezerwacje na wycieczki szkolne, na imprezy, na wynajęcie Twin Peaksu, na wyłączność. I na dzień dzisiejszy to było około 2 milionów złotych, które mieliśmy za... Byliśmy już częściowo podpisane kontrakty, a częściowo oczywiście były to rezerwacje, pewne rezerwacje, które czekały tylko na podpisanie kontraktu. Także taka jest wartość i to wszystko zostało praktycznie odwołane lub przesunięte na bliżej nieokreślony czas. Ja też jeszcze chciałbym powiedzieć, że kwota, tu panu radnemu odpowiedzieć, że kwota, którą otrzymamy ze sprzedaży karuzeli, z jednej strony pozwoli nam pokryć tę część wydatków, ale też chciałem zwrócić uwagę na to, że jako podatnik miasta, i myślę, że wszyscy podatnicy to też wiedzą, że podobne jednostki jak MOSiR, jak MOK, jak Muzeum Miejskie, jak Biblioteka, wszystkie te jednostki otrzymują z budżetu miasta, bo są jednostkami budżetowymi lub zakładami, otrzymują kwotę i budżet tych jednostek wynosi rocznie kilkanaście milionów złotych rocznie. Dlatego też ta kwota 1 800 000 złotych, którą otrzymamy z tytułu sprzedaży karuzeli, pokryje nam częściowo koszty i nie będzie znacznym obciążeniem, myślę, podatników, a wręcz dzięki temu, że otrzymamy miejsca pracy i będziemy realizowali część zadań dla mieszkańców, pracowników i podmiotów gospodarczych, które są na tym terenie, że wszyscy razem przejdziemy z suchą stopą. Kontynuując, panie prezesie, zaległy poprzednie tygodnie. To czyli praktycznie rzecz biorąc, sytuacja była spółki już w miarę klarowna, tak? Rozmawiamy o zaległych tygodniach, które tam powiedzmy, nie wiem, od miesiąca grudnia mam liczyć, czy od dłuższego okresu czasu, kiedy to pan radny Kałuża jeszcze wtedy pytał o kondycję finansową spółki i nie było za wesoło, także bardzo bym prosił, żeby się pan odniósł do tej sytuacji. Spółka od samego początku, odkąd jestem w tej spółce, to jest przełom roku 2013-2014, była zawsze w trudnej sytuacji, ale też miała postawione trudne zadania przed sobą i teraz zadania realizuje i gospodarczo, ekonomicznie patrząc, wyniki ekonomiczne z roku na rok są coraz lepsze i też mamy taką perspektywę, patrząc na systematykę tych zmian i poprawę tych wskaźników ekonomicznych, że ekonomicznie patrząc około 1,5-2 lat brakowało nam w tej normalnej działalności, żeby cała spółka osiągnęła zysk netto na wyniku, co byłoby ewenementem, ponieważ pojedyncze jednostki, tak jak park wodny, jak sprzedaż nieruchomości są rentowne. Twin Peaksowi trochę jeszcze do tego brakowało, jednak wszystkie działania, które podejmowaliśmy, zmierzały do tego, żeby corocznie, i rzeczywiście to są wzrosty 15%, jeżeli chodzi co roku o przychody Twin Peaksu, koszty ograniczamy około 10% rocznie, ale pokazuje to, że wynik ostateczny, gdyby ta sytuacja taka nie nastąpiła, jak nastąpiła,
w przeciągu 1,5 do 2 lat najdalej moglibyśmy liczyć na to, że spółka osiągałaby zyski. I wracając jeszcze do sedna pytania, spółka prowadzi działalność typowo sezonową. I to, co zawsze podkreślałem, nasza działalność jest bardzo mocno uzależniona od pogody, którą mamy na zewnątrz, warunków atmosferycznych, również od samej prognozy pogody, nie samych warunków występujących, ale samej prognozy, która jest kilka dni przed zapowiadana. I tak jak zawsze to podkreślałem, jak ważne to jest w naszej działalności, bo kilkadziesiąt procent naszych przychodów jest niestety, czy było niestety, uzależnione od warunków atmosferycznych, tak nie do końca zawsze ten głos był słyszany wśród radnych mieszkańców. Tak sytuacji, którą mamy obecnie, czyli stan epidemii i warunki zewnętrzne, niestety pokazują, jak tego typu działalność jest narażona na zewnętrzny stan spraw. I niestety nie jesteśmy w stanie tych rzeczy przewidzieć i zabezpieczyć. I działamy też mocno sezonowo, to wracając do pytania o sytuację z grudnia, stycznia i lutego. Rzeczywiście w okresie od października każdego roku do marca, gdy jesteśmy przed sezonem, spółka przechodzi bardzo trudny czas i razem z pracownikami próbujemy znaleźć takie rozwiązania, które maksymalnie zabezpieczą nam pokrycie kosztów. Robimy to albo poprzez sprzedaż usług, które mamy w tym okresie, działalność basenu, albo sprzedaż jeszcze nieruchomości. Do niedawna sprzedawaliśmy działki, tych działek już spółka nie posiada, także takiego uzupełnienia nie będzie. Chciałem tylko tak pokazać statystycznie, my w każdym tygodniu spółka w tym okresie sezonu niskiego, czyli od października do praktycznie początku marca, w każdym tygodniu spółka osiągała około 200 tysięcy złotych przychodu. Teraz przychody są w okolicach 13-15 tysięcy tygodniowo. Także skala jest tutaj przeogromna i oprócz tego, że mieliśmy trudną sytuację związaną z tym, że był sezon niski jesienno-zimowy i się przygotowaliśmy do sezonu, żeby nadrobić te wszystkie straty, no dodatkowo nas dotknęła ta sytuacja epidemiczna, która występuje. Panie prezesie, w takim razie jeszcze ewentualnie pytanie, na jakim etapie ewentualnie prowadzi pan rozpoznanie kwestii związanej z tą tarczą antykryzysową proponowaną przez rząd? Tarczę analizujemy już od pierwszego etapu, gdy to był złożony projekt w Sejmie. Po zatwierdzeniu projektu nasi prawnicy i dział księgowości i zarząd i ja analizujemy całą tarczę, ale muszę powiedzieć, że na razie na tym etapie muszę stwierdzić, że ona niestety w bardzo znikomym stopniu wspomoże spółkę, no chyba że rzeczywiście będą zmiany i pewne uelastycznienia. Na ten czas niestety nie mamy jeszcze pełnej analizy, ale w tych aspektach, które badaliśmy, które wydawało się, że mogą dotyczyć spółki, niestety no, są duże ograniczenia w tej pomocy. Dziękuję bardzo. Wiceprzewodniczący Piotr Huzalewicz, chciał zabrać głos. Szanowni Państwo, Szanowni Radni, myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że sytuacja gospodarcza w kraju, która będzie pochodną pandemii, dotknie nas wszystkich, a także tym samym nasze miasto i budżet naszego miasta. Z jednej strony miasto już ponosi pewne koszty wcześniej nieplanowane związane z pomocą naszej służbie zdrowia, naszym mieszkańcom, wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują. Wszystkie te wydatki, które są związane z szerokimi działaniami, które są w mieście podejmowane. Natomiast myślę, że wszyscy sobie zdajemy sprawę, że budżet miasta dotknie także po stronie dochodów. Zmniejszone będą wpływy do budżetu z tytułu podatków lokalnych. Będą prawdopodobnie, można się tego spodziewać, znacznie zmniejszone wpływy podatkowe,
które są udziałem w podatku dochodowym od mieszkańców naszego miasta. Ciężko w tej chwili przewidywać, jak głęboki to będzie wpływ na budżet naszego miasta. Pan prezydent w tej chwili już podjął pewne decyzje, które wychodzą naprzeciw jako pomocy przedsiębiorcom działającym u nas w mieście. Są to kwestie związane z ulgami, czy wręcz umorzeniami czynszów najemców, którzy wynajmują lokale zarządzane przez Zarząd Budynków Miejskich w Żorach. Są możliwe również różnego rodzaju pomoc w zakresie opłat czy podatków lokalnych. Do szczegółów odsyłam na stronę miasta Żor, tam wszystkie te szczegóły są dostępne. Także na pewno i pan prezydent, i radni, szczególnie radni, którzy pracują w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, będziemy mieli w najbliższym czasie nad czym pracować. Natomiast w tej chwili jeszcze ciężko przewidywać, jak długo ta sytuacja związana z pandemią potrwa i jak odbije się to na samej spółce Nowe Miasto, ale na wszystkich podmiotach miejskich i na całym mieście. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma pytania, uwagi do projektu? Zgłasza się Kamil Owczarek. Proszę bardzo. Ja tylko przy okazji tego projektu uchwały mam pytanie do spółki Nowe Miasto. Czy w związku z tym, że ci pracownicy są dostępni, czy spółka myśli o jakiejś formie przebranżowienia się, czy chociażby o tym, żeby nie, chociażby mają jak gdyby bazę w postaci restauracji, czy myślą o tym, żeby chociaż tworzyć posiłki na wynos, jak gdyby takie działania są podejmowane, albo czy w ogóle to prezes rozważa? Tyle informacje tutaj mamy w informacji od pana prezydenta, która dzisiaj została nam przesłana. Spółka od 8 kwietnia rozpoczyna działalność w zakresie dowozu tak, na wynos. Tak. Proszę bardzo, czy pan coś chciałeś uzupełnić? Tak, od czwartku właśnie zapraszam na nasze strony internetowe, żeby sprawdzić, jeżeli państwo by chcieli, że mogę skorzystać z takiej okazji, ale też chciałem powiedzieć, że pracownicy, którzy są zatrudnieni obecnie w spółce, staramy się wykonywać wszelkie drobne prace remontowe i konserwacyjne, które no, pozwolą na myślę bliżej określony, a nie dalej nieokreślony czas ruszyć spółce i jednostkom, czyli parkowi wodnemu i tym WIKS-owi po okresie stanu epidemii czy stanu zagrożenia. Jeżeli będziemy mogli rozwinąć działalność, to już będziemy gotowi do tego. Nie będziemy wtedy musieli podejmować działań, tylko od razu wtedy będziemy mogli działalność operacyjną podjąć. I dlatego też pracownicy z różnych działów, bo i z działów typowo gastronomicznych i marketingu, i sprzedaży, i księgowości, i kadr, tam gdzie pracownicy są potrzebni, tam wspomagają spółkę w odmalowania płotu przez drobne prace, które mogą wykonać w ramach swoich czynności, żeby rzeczywiście jak najlepiej efektywnie ten czas wykorzystać. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania, uwagi do projektu uchwały? Wiceprzewodniczący Kazimierz Dajka. Panie prezesie, nawiązując do tego wszystkiego, co pan już powiedział, nam tutaj przedstawił aktualne zaangażowanie pana w to, ażeby maksymalnie, jak pan użył suchą nogą, jak na to nie popatrzeć, no, można spróbować i będziemy dokładać wszelkich starań do tego, żeby maksymalnie wspomóc tą spółkę, bo nie jest tajemnicą, że od dłuższego czasu chcemy jakby na to nie popatrzeć. Określiłbym mianem ten węzeł kurdyjski jakoś rozwiązać ze względu na to, że po prostu ciągnie się ten problem. I to, że wydarzyła się ta sytuacja taka, jaka jest aktualnie, no musimy się z tym zmierzyć i na pewno jest wola co do tego, żeby na ten moment, na ten czas robić wszystko, żeby maksymalnie zrobić wszystko to, co będzie możliwe, ażeby ta spółka mogła przetrwać ten trudny moment. Natomiast oczekuję od pana docelowych rozwiązań, nie ukrywam, bo czas ten pandemii na pewno musi minąć, które będzie chciał pan wdrożyć i myślę, że będzie przed panem stał poważny problem, żeby nas przekonać do tego, że faktycznie to, co w tej chwili robimy,
na pewno jest podyktowane sytuacją, na pewno jest podyktowane naszymi sumieniami, tym szczególnym okresem. Także, panie prezesie, wszystko, myślę, teraz spoczywa na pańskich barkach co do dalszego funkcjonowania spółki. Myślę, miesiąc sierpnia będzie ten czas, w którym będzie pan w stanie nam już przedstawić jakieś docelowe rozwiązania, które postaramy się przeanalizować i odnieść do tego. Zgłaszał się Andrzej Lis, ale ja tylko też taką chciałem zabrać głos, mówiąc, że też pamiętamy wszyscy, że część zadań, które spółka realizuje, to są, ja tak mogę nazwać, zadania zlecone ze strony miasta, bo prowadzenie basenu, prowadzenie karuzeli, tak, dotychczas, tak, było to de facto zadanie klasycznie zlecone, były to nasze zadania, które myśmy widzieli, że należy realizować, czy to też z uwagi na wnioski mieszkańców, jak w przypadku karuzeli, mieszkańców dzielnicy Śródmieście, czy w przypadku basenu, no rzecz oczywista, miasto na prawach powiatu taki basen powinno mieć, a spółka zarządzana przez pana robi to przez wiele lat z wielkim sukcesem, bo jest to jeden z niewielu basenów w Polsce, który przynosi dochód, za co bardzo dziękuję i to też na pewno jako radni bierzemy pod uwagę w tym trudnym dla spółki okresie. Zgłaszał się Andrzej Lis, proszę bardzo. Panie przewodniczący, ja mam taką uwagę. Bardzo bym prosił, no bo niektórzy na stali zabierali już trzykrotnie głos, a my tu, będący na online, mieliśmy, mimo że zgłaszać się kilkakrotnie, niestety nie brał pan tego pod uwagę. Bardzo Jedna sprawa. Druga sprawa do pana prezesa Tomasza. Wspomniał pan, że w kosztach jest również odprowadzenie składek ZUS-owskich. Mam pytanie do pana, chociaż już pan na temat trochę powiedział. Czy pierwsza i druga tarcza antykryzysowa nic nie zrobiła w tej materii? Dziękuję. Dobrze, ja tylko przypominam radnym online, że jest taka opcja, jak przycisk wskazujący, że się chce zabrać głos. Okej, okay, to ja tego nie widziałem, bardzo przepraszam. Natomiast jak widzę, to oczywiście będę ten głos przekazywał, też można ustnie powiedzieć, że chciałbym zabrać głos. Proszę pana prezesa. Tak jak mówiłem, zapisy ustawy i tarcze są analizowane przez prawników i oczywiście, jeżeli będzie taka możliwość, rzeczywiście złożymy takie wnioski o odroczenie, przesunięcie, bo niestety raczej nie umorzenie, bo naszej spółki to nie obejmie, ale to podlega analizie. Ja chcę tylko też powiedzieć, że wszelka współpraca do tej pory z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych się odbywa ze spółką i jesteśmy cały czas na bieżąco w tej obecnej sytuacji. Ale jeżeli będą takie możliwości, wystąpimy o wszystkie możliwe, które są, łącznie z wystąpieniem do powiatu, do starosty, bo też takie zapisy w ustawie są, ale to wymaga analizy i rzeczywiście spełnienia szeregu warunków, które są zawarte w tej ustawie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych jeszcze chciał zabrać głos w dyskusji? Tak, ja chciałam zabrać głos. Proszę bardzo, pan radny Anna Gaszka. Tak, ja do pana prezesa Tomaszewskiego. No, generalnie nie podoba mi się zupełnie pomysł wprowadzenia do powału na miasto karuzeli. Tym bardziej, że uważam, że za 1 800 000 to możemy pomóc naszym mieszkańcom miasta, przedsiębiorcom, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy muszą zamknąć tę działalność, więc tutaj też mamy osoby, ich rodziny, które są narażone na utratę dochodu. Ja mam pytanie do pana Tomaszewskiego, ponieważ oczywiście pan mnie tutaj ujął w tym, że ludzie mogliby stracić pracę, gdyby spółka, no, pewnie czasem musiała zamknąć tą działalność. Ale mam takie pytanie, czy spółka Nowe Miasto może pozyskiwać kredyty? Czy myślał pan nad takim rozwiązaniem? Proszę bardzo. To też są zapisy ustawy, które gdzieś wstępnie mówią o tym, że będą możliwość pozyskania dofinansowania i wsparcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego. I tak jak mówię, sytuacja jest analizowana i będziemy to wszystko brali pod uwagę. Obecnie też spółka jest w czasie rozmów i negocjacji właśnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Te rozmowy już trwają od kilku miesięcy, gdzie chcemy
znacznie obniżyć koszt kredytu, pożyczki, którą obecnie spółka na swoją działalność i budowę jednostek kiedyś pozyskała. Chcemy to zrefinansować i obniżyć znacznie te koszty, ale też być może pozyskać z tytułu ustawy środki na takie funkcjonowanie. I jeszcze raz podkreślę, gdyby jednostka, spółka Nowe Miasto, która obsługuje 600 tysięcy i mieszkańców Żor i regionu, była jednostką samorządową, to myślę, że nie byłoby w tej sytuacji żadnego problemu. My jesteśmy spółką prawa handlowego, do tej pory żadnych środków na bieżącą działalność nie otrzymujemy z miasta, od podatników, tak jak inne jednostki, które mają do tego pełne oczywiście prawo i zakładam, że kwota, o której mówimy, jest kwotą wymiernie wysoką, ale i tak w obliczu tego, co robi spółka dla miasta, myślę, że dzięki temu będziemy mogli nadal te nasze działania wykonywać. Oczywiście po głębokich zmianach, o których pan przewodniczący tutaj wspomniał, które będzie trzeba zaplanować na następne lata. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciał zabrać jeszcze głos w dyskusji? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2020 rok. Małgorzata Celińska. Za. Kazimierz Dajka. Za. Barbara Fiedor. Za. Marcin Gaj. Za. Anna Gaszka. Wstrzymuję się. Krzysztof Hałacz. Za. Jolanta Chrycak. Za. Piotr Huzarewicz. Za. Jakubowski Mieczysław. Za. Jadwiga Kępny, nieobecna. Piotr Kosztyła, za. Zbigniew Krówka. Za. Książek Grzegorz. Za. Kurek Krzysztof. Za. Arkadiusz Kuś. Za. Andrzej Lis. Za. Łukasiewicz Władysław. Za. Jerzy Marciniak. Za. Wojciech Maroszek. Za. Krzysztof Mętlik. Za. Michał Miłek. Za. Kamil Owczarek. Za. Dawid Świerczek. Za. Dziękuję bardzo. Głosowało 22 radnych. 21 radny głosowało za przyjęciem uchwały. Przy jednym goście wstrzymującym stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 6.2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2020-2031. Poproszę panią skarbnik o wprowadzenie. Przewodniczący, szanowni radni, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej obejmują zmiany budżetu, które właśnie zostały uchwalone. Ponadto w następujących zadaniach zostały dokonane zmiany. Pierwsze to finansowanie budownictwa mieszkaniowego, chodzi o umowę dzierżawy z TK. Jest to zabezpieczenie kwoty na pierwsze budynki, które już były, czyli 5 i 6 oraz na dzierżawę budynku numer 7 położonego przy alei Armii Krajowej 31. Słyszymy trochę głośniej. Zabezpieczenie środków na finansowanie budownictwa mieszkaniowego na umowę dzierżawy ze spółką naszą miejską ZTK. Jest to zabezpieczenie środków zarówno na zwiększenie tego zabezpieczenia na umowy dotyczące budynku 5 i 6, jak i na budynek 7 położony przy alei Armii Krajowej 31. Zmiany również wynikają ze zmian w budżecie, czyli kolej na zmianę i termomodernizacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, to już było omawiane. W zakresie zadania oświetlenie ulic na 2021 rok zabezpieczenie kwoty 10 tysięcy złotych, jest to związane z umowami przyłączeniowymi. Ponadto planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ekologiczne Żorskie Dzielnice, poprawa efektywności energetycznej budynku LKS Rój w Żorach i planuje się pozyskać kwotę dofinansowania ponad 525 tysięcy, wkład własny to 233 980 zł. Ujęto również w wieloletniej prognozie finansowej zmiany, które były w okresie międzysesyjnym, a dotyczyły wydatków bieżących i majątkowych na projekty dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Uwzględniono również zarządzenia
przenoszące środki pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi na łączną kwotę ponad 444 tysiące. Wprowadzono również do wieloletniej prognozy zmiany wynikające z otrzymanych dotacji celowych. Łączna kwota tych dotacji to ponad 120 tysięcy złotych. Inne zmiany, które zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, to zmniejszenie kwoty poręczeń o 4 900 000 zł i uaktualniono kwotę długu. Jest to związane z tym, że realizowane zadanie programu ograniczenia niskiej emisji było zaplanowana pożyczka w 2019 roku na poziomie 1 713 000. W efekcie końcowym do budżetu wpłynęła ta pożyczka w kwocie 1 527 167 zł i 83 grosze. I te zmiany zostały ujęte. Bardzo dziękuję. Czy są pytania, uwagi do projektu uchwały? Dziękuję. Nie widzę. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2020-2031. Przystępujemy do głosowania. Małgorzata Celińska. Za. Kazimierz Dajka. Za. Barbara Fieder. Za. Marcin Gaj. Za. Anna Gaszka. Wstrzymuję się. Krzysztof Hałacz. Za. Jolanta Chrycak. Za. Piotr Huzarewicz. Za. Mieczysław Jakubowski. Za. Jadwiga Kępny nieobecna. Piotr Kosztyła za. Zbigniew Krówka. Za. Grzegorz Książek. Za. Krzysztof Kurek. Za. Arkadiusz Kuś. Za. Andrzej Lis. Za. Władysław Łukasiewicz. Za. Jerzy Marciniak. Za. Wojciech Maroszek. Za. Krzysztof Mętlik. Za. Michał Miłek. Za. Kamil Owczarek. Za. Dawid Świerczyk. Za. Dziękuję bardzo. Głosowało 22 radnych. 20 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Przy jednym głosie wstrzymującym stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 6.3. Przekazania Komendzie Miejskiej Policji w Żorach środków finansowych. Proszę pana prezydenta o wprowadzenie. Panie przewodniczący, szanowni radni. Już od kilku lat w budżecie naszego miasta planujemy środki na sfinansowanie dodatkowych patroli policjantów na terenie, na ulicach naszego miasta i proponujemy, żeby właśnie środki, które zostały zaplanowane w budżecie na ten rok 80 tysięcy, uruchomić i przekazać Komendzie Miejskiej Policji w Żorach na zorganizowanie dodatkowych patroli, które zwiększą działania prewencyjne zapobiegu popełnianiu przestępstw i wykroczeń, zwiększenie liczby policjantów na ulicach. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy są pytania, uwagi do projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo. Wiceprzewodniczący Kazimierz Dajk. Niestety nie ma żadnego przedstawiciela policji, nie ma komendanta. Bo z tego, co się zdążyłem zorientować, to policja ma pełne ręce roboty. Praktycznie rzecz biorąc, chciałoby się to usłyszeć od któregoś tam z panów, którzy pełnią tą funkcję, czy to komendanta, czy wice. Chyba, że pan prezydent jest bardziej zorientowany mniej więcej na dzień dzisiejszy, jak tam wygląda sytuacja odnośnie, właśnie pan przewodniczący zespołu, może parę słów. Dziękuję bardzo. Ja tylko informacyjnie też nie przysłaliśmy zaproszeń do większości. Tylko informacyjnie, proszę państwa, po kilku policja też przeszła na tryb pracy takiej w dobie pandemii. Uruchomiono maksymalną ilość patroli po mieście, które można było uruchomić. Polega to na tym, że wszyscy pracownicy z wszystkich pionów, nie tylko tacy, którzy pracowali bezpośrednio na ulicach, ale wszyscy zza biurek zostali zaangażowani do pracy w patrolach. Komenda, tam dosłownie pojedyncze osoby zostały na komendzie, reszta pracuje na ulicach. Dodatkowo dostali wsparcie z Wojsk Ochrony Terytorialnej. Mogliście państwo zobaczyć, że chodzą po mieście patrole mieszane w składzie policjant i żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. Patrole są piesze i patrole są zmotoryzowane, które generalnie z tego, co mi pan komendant powiedział, ludzie w
większości przestrzegają przepisów. Oczywiście zdarzają się niestety takie sytuacje, że nie przestrzegają. Jeden dzień, w pierwszy dzień, kiedy wprowadzono te zaostrzone przepisy dotyczące sposobu gromadzenia się czy poruszania, a raczej zniechęcania gromadzenia się, to w pierwszy dzień kończyło się to na pouczeniach, ale już od następnego dnia były wypisywane mandaty. Większość ludzi wie po prostu, że takie są przepisy, no i stosuje się do tych przepisów. Tyle mogę powiedzieć na ten temat. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. W takim układzie, jak pan przewodniczący użył stwierdzenia za biurek, ja myślę, że tak docelowo, szanowni radni, powinniśmy się bardzo gruntownie i mocno zastanowić nad tym, to co proponowała Rzeszowska Samorządność, żeby jednak te 3 czy to 5 etatów zakupić, bo nic nie zastąpi człowieka. Żadne pieniądze, tam gdzie jest człowiek, jest zawsze możliwość dofinansowania go. Więc myślę, puentując tą swoją wypowiedź, mamy prosty przykład, że dochodzi do sytuacji, gdzie nie ma bezpośredniego, jak można powiedzieć, zaangażowania policjantów do tego, ażeby gdzieś tam walczyli w sferze przestępstw. Działamy prewencyjnie, kontrolujemy, staramy się wszystkich kwarantannowiczów odpowiednio skontrolować. Więc brakuje nas siłą rzeczy, także myślę, że mamy takie spostrzeżenia, albo możemy mieć, że faktycznie niezbędnie są potrzebni ludzie. W tej chwili mamy wojska terytorialne zaangażowane w tej trudnej sytuacji, także myślę, że warto się nad tym zastanowić, gdyż za niedługo będziemy pracować nad nowym budżetem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciał zabrać jeszcze głos w dyskusji? Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przekazania Komendzie Miejskiej Policji w Żorach środków finansowych. Małgorzata Celińska. Za. Kazimierz Dajka. Za. Barbara Fiedor. Za. Marcin Gaj. Za. Anna Gaszka. Za. Krzysztof Hałacz. Za. Jolanta Chrycak. Za. Piotr Huzarewicz. Za. Mieczysław Jakubowski. Za. Jadwiga Kępny nieobecna. Piotr Kosztyła. Za. Zbigniew Krówka. Za. Grzegorz Książek. Za. Krzysztof Kurek. Za. Arkadiusz Kuś. Za. Andrzej Lis. Za. Władysław Łukasiewicz. Za. Jerzy Marciniak. Za. Wojciech Maroszek. Za. Krzysztof Mędlik. Za. Michał Miłek. Za. Kamil Owczarek. Za. Dawid Świerczyk. Za. Dziękuję bardzo. Głosowało 22 radnych. 22 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała przyjęta została jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6.4. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Proszę panią Zuzannę Lazar o wprowadzenie. Panie przewodniczący, szanowni radni, w związku z nowelizacją ustawy bliżej. Nie słychać. Pani Zuzanna, prośba bliżej mikrofonu i głośniej, bo radni nie słyszą, które są online. Panie przewodniczący, szanowni radni, w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaszła konieczność dostosowania aktów prawa miejscowego do obowiązujących przepisów. Po pierwsze, ustawa zobligowała nas, określiła maksymalne stawki opłaty za pojemniki lub worki określonej pojemności pochodzące z części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Dotyczy to tzw. nieruchomości mieszanych. Stosownie do owych uregulowań proponuje się przyjęcie stawek zdecydowanie niższych niż dotychczas, jednakże zbliżonych do maksymalnych możliwych, pomniejszonych jedynie o kwotę zaokrąglenia do 1 zł. Druga ważna zmiana w uchwale wynika z faktu, że gminy zostały zobligowane do wprowadzenia zwolnienia właścicieli nieruchomości z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, kiedy powstające na nieruchomościach bioodpady są kompostowane w kompostownikach przydomowych.
Biorąc pod uwagę obliczenia, które szerzej zaprezentowano w uzasadnieniu do uchwały, proponuje się wprowadzenie zwolnienia w wysokości 1 zł za każdego mieszkańca. Zwolnienie musi być bowiem dostosowane do przyjętej metody naliczania opłaty. W przypadku żory jest to metoda od ilości osób. Projekt został poddany konsultacjom aktu prawa miejscowego. Nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy są pytania, uwagi do projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Proszę, Kazimierz Dajka. Panie Przewodniczący, jedno pytanie, bo mieszkańcy są nie wszyscy doinformowani, jest okazja, żeby ich doinformować. Może Pan Pełnomocnik ewentualnie udzieli wszystkim tym, którzy są zaniepokojeni tym, że zostali z odpadami wysegregowanymi w miesiącu marcu. Czego się mogą spodziewać i na przykład czy w innych workach, a nie dokładnie takie, jak są przygotowane do selektywnej zbiórki, będą mogli zeskładować te odpady i zostaną one odebrane? Szanowni radni, mieszkańcy również, którzy słuchają, jeśli chodzi o odbiór odpadów, to już w tym tygodniu odbywa się on zgodnie z harmonogramem. Ci mieszkańcy, którzy musieli przechować, ponieważ w ciągu dwóch tygodni w marcu nie były odbierane odpady, niektóre odpady selektywnie zbierane, ci mieszkańcy te odpady będą mogli przekazać zgodnie z harmonogramem w tym miesiącu. Przy czym niektórzy to interpretują, że to będą odbierane kwietniowe, a te marcowe, co z nimi? Wszystkie odpady, które mieszkańcy mają, będą odbierane zgodnie z harmonogramem. Jeśli chodzi o worki, to one były również rozwożone przez firmę, która odbiera odpady. Przy okazji odbioru odpadów zmieszanych była możliwość zaopatrywania się w worki również w Urzędzie Miasta. Myślę, że wszyscy te worki mają. Jeśli zdarzy się, że odpady selektywnie zbierane, plastiki będą w workach innych, to one również zostaną odebrane. Dziękuję bardzo. Piotr Kozarewicz. Ja mam pytanie. Dobrze, to w takim razie będziemy pierwszeństwo dawać kolegom online, bo wtedy ten, więc Michał Miłek, Arkadiusz Kuś. Proszę bardzo, Michał Miłek. Panie Przewodniczący, Szanowni, mam pytanie, przede wszystkim chodzi o rodzinne ogródki działkowe. Prezesi ogródków działkowych również mają podpisane umowę nie z zakładem komunalnym działającym na terenie naszego miasta, na przykład z Rybnika. I teraz chodzi o sprawę worki, które indywidualnie działkowcy zawiozą do naszego przoku. Wówczas w jakiś sposób będzie kontrolowane, czy dana ogród działkowy selektuje śmieci, czy nie, ponieważ koszty opłaty jednego worka tu 100-litrowego wiżle 26 zł, gdzie w innym wypadku 16. Jak to będzie brane pod uwagę? Jeden worek przyjęty z odpadami zielonymi z ogródku od działkowców. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, bo akurat ogródki działkowe są taką nieruchomością, w związku z czym tam obowiązują inne zasady niż na przykład mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy przywożą odpady zielone. Umowa jest podpisana z ogródkiem działkowym i powinno to być realizowane poprzez ogrody działkowe, a nie indywidualnie. Ja sam takie odpady próbowałem dostarczyć, ale z racji zmiany przepisów skierowano mnie do Best Eco i muszę powiedzieć, że jeśli jacyś działkowicze chcieliby mimo wszystko oddać odpady zielone, to radzę udać się do Best Eco, bo wychodzi to korzystniej. Podpowiadam od razu. Dobrze. Jeszcze raz, panie przewodniczący, nie każdy ogródek działkowy mają, działkowicze mają samochód, a to jest dość daleka odległość, żeby można było dostarczyć do Best Eco. I w związku z tym na przykład ogródki działkowe na ulicy Okrężnej, niektórzy działkowcy są wiekowi,
i nie są w stanie dostarczyć do Bezeko. I dlatego tu mam wielkie pytanie, dlaczego nie wzięto pod uwagę właśnie tych działkowiczów, notabene również płacą za odpady zmieszane poprzez spółdzielnie mieszkaniowe, natomiast nie są brane pod uwagę, jeżeli by był taki worek dostarczony czy odebrany. Dlaczego utrudnia się dla zrzeszy właśnie działkowców odbiór odpadów zielonych indywidualnie od działkowców? Proszę Państwa, chciałem powiedzieć tak, że ogródki działkowe to są nieruchomości niezamieszkałe. I jako takie powinny mieć podpisaną umowę z firmą, która się zajmuje odbiorem takich odpadów. Działkowicz jest elementem, można powiedzieć, nieruchomości niezamieszkałej, w związku z czym o to powinien się zatroszczyć ogród działkowy, a nie mieszkaniec. Jeszcze raz się zwrócę do pana, bo pan również jest działkowcem, z tego co ja bardzo dobrze wiem. I z tego co wiem, że prezesi ogródków działkowych z różnymi odbiorcami podpisane są umowy. Do tej chwili indywidualny działkowiec mógł śmiało zawieźć na przok i zostało to przyjęte po opłacie. Dlaczego nie obecnie nie może przyjąć? Tu jest właśnie mam dylemat i od pytań wielu działkowców. Proszę Państwa, od 1 stycznia obowiązują inne zasady, ponieważ jest wprowadzona baza danych odpadowych. W związku z czym sprawy związane z umową, a jest to umowa bezpośrednia pomiędzy ogródkiem działkowym a firmą wywozową, one powinny być regulowane bezpośrednio, dlatego że miasto nie uczestniczy w tej umowie. To jest umowa bezpośrednia z firmą wywozową. Dziękuję bardzo. Zgłaszał się tutaj Arkadiusz Kuś, później Piotr Zalewicz. Panie Przewodniczący, bardzo słabo słychać. Może jeszcze raz, panie przewodniczący, pytanie typu formalnego. W porządku obrad punkt 6.4 mamy określenie wzoru deklaracji. 6.5 jest zwykłą metodą ustalenia. Czy w porządku obrad mamy jakiś punkt? Kolejny, tak? Rzeczywiście. Tylko tutaj chodzi kwestia pytania o formalnie, czy kolejno, czy najpierw głosować 6-4, czy najpierw... Dokładnie, bo według porządku obrad mam punkt 6-4, określimy z nimi deklarację. Dobrze. Jest taka rzecz, że w druku są dwa razy 6-4, więc tutaj to pierwsza omyłka. Dobrze, więc pierwsza omyłka pisarska. Pani Zuzanna omówiła, jak słyszeliśmy, obydwa projekty uchwał. Natomiast jeżeli chodzi o kolejność... W kolejności zapisu. Pierwszy 6-4, a później drugi 6-4. No tak, tylko pytanie jest, czy najpierw nie powinno być wzoru... Czy najpierw powinien być określenie wzoru deklaracji? Najpierw czy... metoda, a później wzoru. Dokładnie. W związku z powyższym omówienie byłoby dwóch projektów, natomiast przyjmujemy, że w tym punkcie 6-4 debatujemy nad wyborem metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami. Oczywiście pytania można zadawać, bo są związane również w zakresie deklaracji, tak? A samo głosowanie może być na tak, poszczególne. Tak, natomiast głosowanie będzie 6-4, wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki opłaty i 6-5, określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. To po prostu tu jest... Dwa razy się jakby zdublowało 6-4, ale tutaj kolejność będzie najpierw wybór metody, później określenie wzoru. Dziękuję wszystko. Dziękuję bardzo. Radny Piotr Huzalewicz. Panie pomocniku, również mam pytanie od mieszkańców dotyczące funkcjonowania PSZOK-u i przyjmowania odpadów zielonych, które mieszkańcy by dowieźli do PSZOK-u. W jakich dniach PSZOK jest obecnie czynny? Czy są jakieś rozmowy z zarządcą PSZOK-u o wydłużeniu godzin pracy? To jest dobre pytanie, dlatego że będę miał przy okazji możliwość poinformowania mieszkańców. Dzisiaj rozmawiałem z prezesem firmy Komart.
ustaliliśmy, że nie będzie PSZOK czynny w tą sobotę, ponieważ jest to Wielka Sobota i sądzę, że ludzie będą zajęci przygotowaniami jakimiś do świąt, chociaż wiemy, że te święta będą zupełnie inaczej wyglądały. Natomiast od przyszłego tygodnia PSZOK Żorski będzie czynny już dwa razy w tygodniu, nie tylko w sobotę, jak to zostało zorganizowane w ubiegłym tygodniu. Będzie czynny w środę, w godzinach tak jak zwykle w środę, jak również w sobotę. I tu przy okazji podziękowania również dla tych mieszkańców, którzy w ubiegłą sobotę bardzo dobrze dostosowali się do wymogów i ponad 70 osób było na PSZOK-u w Żorach i wszystko przebiegało bez przeszkód. Dziękuję bardzo. Także od przyszłego tygodnia, w środy i w soboty, normalnie w godzinach, tak jak zwykle, będzie PSZOK czynny. Będą odbierane oczywiście również odpady zielone. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania, uwagi do projektu uchwały? Dobrze, dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Kto z radnych jest za? Przepraszam bardzo, będziemy głosować oczywiście imiennie. Przyzwyczajenie z elektronicznego systemu. Małgorzata Celińska. Za. Kazimierz Dajka. Nieobecny. Barbara Fiedor. Za. Marcin Gaj. Za. Anna Gaszka. Za. Krzysztof Hałacz. Jolanta Chrycak. Za. Piotr Huzalewicz. Za. Jakubowski Mieczysław. Za. Jadwiga Kępny. Nieobecna. Piotr Kosztyła. Za. Zbigniew Krówka. Za. Grzegorz Książek. Za. Krzysztof Kurek. Przyjmuje się. Arkadiusz Kuś. Za. Andrzej Lis. Za. Władysław Łukasiewicz. Za. Jerzy Marciniak. Za. Wojciech Maroszek. Za. Krzysztof Mętlik. Nieobecny. Michał Miłek. Wstrzymuje się. Kamil Owczarek. Za. Dawid Świerczyk. Za. Dziękuję bardzo. Głosowało 20 radnych. 18 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Przy 2 głosach wstrzymujących stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 6.5. Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. To już wprowadzenie było. Czy są pytania, uwagi do projektu? Czy radni online nie słyszą? Musimy chwilę poczekać. Mamy już transmisję. Tak, poproś, bo część żadnych wyszła. Zapraszam radnych na salę. Transmisja jest, tak, jest transmisja, widzę. Tak jest, po małej przerwie technicznej wracamy do punktu 6.5. Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Tutaj została sprawa omówiona. Czy są pytania, uwagi do projektu? Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Celińska Małgorzata. Za. Kazimierz Dajka. Za. Barbara Fiedor. Za. Marcin Gaj. Za. Anna Gaszka. Za. Krzysztof Hałacz. Za. Chryca Gielanta. Nieobecna. Piotr Huzalewicz. Za. Mieczysław Jakubowski. Za. Jadwiga Kępny. Nieobecna. Piotr Kosztyła. Za. Zbigniew Krówka. Nieobecny. Grzegorz Książek. Krzysztof Kurek. Wstrzymuje się. Arkadiusz Kuś. Za. Andrzej Lis. Za. Za, tak? Okej. Okay. Władysław Łukasiewicz. Za.
Jerzy Marciniak. Za. Wojciech Maroszek. Za. Krzysztof Mędlik. Nieobecny. Michał Miłek. Za. Kamil Owczarek. Za. Dawid Świerczek. Nie słyszałem. Wstrzymuję się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Głosowało 19 radnych. Głosowało za przyjęciem uchwały. Przy dwóch głosach wstrzymujących stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 6.7 określenia sezonu, przepraszam, 6.6 określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Żory w 2020 roku. Myślę, że tutaj radni kwestie określenia sezonu kąpielowego znana, jest znana. Jest tak, jest to kwestia związana z wymogami wynikającymi z ustawy Prawo Wodne. Już w tamtym roku również taki termin żeśmy określali. Ten termin jest przyjęty od 27 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku. Zakładamy, że w tym terminie będzie można udostępnić mieszkańcom kąpielisko Śmieszek. Czy są pytania, uwagi do projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Żory w 2020 roku. Małgorzata Celińska. Za. Kazimierz Dajka. Nieobecny. Barbara Fiedor. Za. Marcin Gaj. Za. Anna Gaszka. Za. Krzysztof Hałacz. Za. Jolanta Chrycak. Nieobecna. Piotr Huzarewicz. Za. Mieczysław Jakubowski. Za. Jadwiga Kętny, nieobecna. Piotr Kosztyła, za. Zbigniew Krówka. Za. Książę Grzegorz. Za. Krzysztof Kurek. Za. Arkadiusz Kuś. Za. Andrzej Lis. Za. Władysław Łukasiewicz. Za. Jerzy Marciniak. Za. Wojciech Maroszek. Za. Krzysztof Mętlik, nieobecny. Michał Miłek. Za. Kamil Owczarek. Za. Dawid Świerczek. Za. Dziękuję bardzo. Głosowało 19 radnych. 19 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta, została jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6.7. Założenia szkoły ponadpodstawowej o nazwie Branżowa Szkoła II Stopnia w Żorach z siedzibą w Żorach na osiedlu Księcia Władysława 28. Poproszę pana prezydenta o wprowadzenie. Przewodniczący, Szanowni Radni, zgodnie z założeniami reformy oświaty wdrażanej od 2016 roku, po nauce w szkole branżowej pierwszego stopnia ma być stworzona możliwość kontynuowania nauki w szkole branżowej drugiego stopnia, czyli uzyskania tytułu technika i zdania matury. Nadszedł czas, żebyśmy taką szkołę branżową drugiego stopnia powołali, aby stworzyć możliwość tym absolwentom szkoły branżowej pierwszego stopnia, żeby mogli kontynuować naukę i zdobyć wykształcenie średnie, zdać ewentualnie egzamin maturalny, by móc kontynuować naukę na studiach wyższych. Proponuję zatem, aby powołać taką szkołę branżową drugiego stopnia w Centrum Kształcenia Ustawicielnego i Zawodowego na osiedlu Księcia Władysława 28. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy są pytania, uwagi do projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Nie widzę. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie założenia szkoły ponadpodstawowej o nazwie Branżowa Szkoła II Stopnia w Żorach z siedzibą w Żorach na osiedlu Księcia Władysława 28. Małgorzata Celińska. Dziękuję.
Kazimierz Dajka. Za. Barbara Fiedor. Za. Marcin Gaj. Za. Anna Gaszka. Za. Krzysztof Hałacz. Za. Jolanta Chrycak. Nieobecna. Piotr Huzarewicz. Za. Mieczysław Jakubowski. Za. Jadwiga Kętny, nieobecna. Piotr Kosztyła, za. Zbigniew Krówka. Za. Grzegorz Książek. Za. Krzysztof Kurek. Za. Arkadiusz Kuś. Za. Andrzej Lis. Za. Władysław Łukasiewicz. Za. Jerzy Marciniak. Za. Wojciech Maloszek. Za. Krzysztof Mętk, nieobecny. Michał Miłek. Za. Kamil Owczarek. Za. Dawid Świerczek. Za. Dziękuję bardzo. Głosowało 20 radnych. 20 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała przyjęta została jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6.8. Przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program przeciwko zakażeniom pneumokokowym dla osób chorujących na nowotwory złośliwe zamieszkałych na terenie miasta Żory na lata 2020-2022. Proszę pana prezydenta o wprowadzenie. Panie Przewodniczący, Panowie Radni, ten program jest już w naszym mieście realizowany od wielu lat i proponujemy kontynuowanie tego programu. Uzyskał on niezbędne pozytywne opinie i proponuję, żeby kontynuować program. Mamy dobre doświadczenia z jego realizacją. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy są pytania, uwagi do projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program przeciwko zakażeniom pneumokokowym dla osób chorujących na nowotwory złośliwe zamieszkałych na terenie miasta Żory na lata 2020-2022. Małgorzata Celińska. Za. Kazimierz Dajka. Za. Barbara Fiedor. Za. Marcin Gaj. Za. Anna Gaszka. Za. Krzysztof Hałacz. Jolanta Chrycak, nieobecna. Piotr Huzarewicz. Za. Mieczysław Jakubowski. Za. Jadwiga Kępty, nieobecna. Piotr Kosztyła, za. Zbigniew Krówka. Za. Grzegorz Książek. Za. Krzysztof Kurek. Za. Arkadiusz Kuś. Za. Andrzej Lis. Za. Władysław Łukasiewicz. Za. Jerzy Marciniak. Za. Wojciech Maroszek. Za. Krzysztof Wętlik, nieobecny. Michał Miłek. Za. Kamil Owczarek. Za. Dawid Świerczek. Za. Dziękuję bardzo. Głosowało 20 radnych. 20 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała przyjęta została jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6.9. Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr 559 przez 44, przez 18 Rady Miasta Żory z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Żory miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Szanowni Radni, tak to czynimy zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Mamy obowiązek w przypadku zmiany uchwały przynajmniej raz w roku ogłosić tekst jednolity, co też w przypadku uchwały tej, którą teraz omawiamy, powinniśmy zrobić. Czy są pytania, uwagi do projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 559 przez 44 przez 18 Rady Miasta Żory z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Żory miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Małgorzata Celińska. Za. Kazimierz Dajka. Za. Barbara Fiedor. Za. Marcin Gaj. Za. Anna Gaszka. Za. Krzysztof Hałacz. Jolanta Chrycak. Za. Piotr Huzarewicz. Za. Mieczysław Jakubowski. Za. Jadwiga Kępny, nieobecna. Piotr Kosztyła, za. Zbigniew Krówka. Za. Grzegorz Książek. Za. Krzysztof Kurek. Za. Arkadiusz Kuś. Za. Lis Andrzej. Za. Władysław Łukasiewicz. Za. Jerzy Marciniak. Za. Wojciech Maroszek. Za. Krzysztof Mętlik, nieobecny. Michał Miłek. Za. Kamil Owczarek. Za.
Dawid Świerczek. Za. Dziękuję bardzo. Głosowało 22 radnych, 22 radnych, przepraszam, 21. 21 radnych, 21 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała przyjęta została jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 60, utworzenia ośrodka wsparcia dziennego domu Senior Plus oraz włączenia go w strukturę Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Żorach. Proszę pana prezydenta o wprowadzenie. Panie przewodniczący, szanowni radni, w naszym mieście od 2015 roku funkcjonuje dom dzienny Senior Plus. Był do tej pory prowadzony, czy jest jeszcze w dalszym ciągu prowadzony przez Zakłady Aktywności Zawodowej Wspólna Pasja i ten dom otrzymywał dotacje z budżetu państwa na funkcjonowanie. Jednakże w tym roku zmieniła się interpretacja przepisów ministra rodziny, pracy i polityki społecznej i teraz tego typu dofinansowanie mogą otrzymać tylko takie domy dziennego pobytu, które są prowadzone przez ośrodki wsparcia wymienione w ustawie o pomocy społecznej. ZAS nie jest taką jednostką, żebyśmy mogli korzystać z pomocy państwa. Dom dziennego pobytu powinien być prowadzony przez inną jednostkę wymienioną w ustawie i proponujemy, aby był to Miejski Dom Pomocy Społecznej. Tym bardziej, że dom dziennego pobytu Senior Plus znajduje się w budynku ośrodka rekreacyjno-sportowego w Roju i cały ten ośrodek, cały ten budynek ma być docelowo przekształcony w drugi dom pomocy społecznej. Także będzie tam wtedy jeden gospodarz i myślę, że to jest dobry pomysł, żeby rozpocząć od dziennego domu Senior Plus. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy są pytania, uwagi do projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego domu Senior Plus oraz włączenia go w strukturę Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Żorach. Małgorzata Celińska. Za. Kazimierz Dajka. Za. Barbara Fiedor. Za. Marcin Gaj. Za. Anna Gaszka. Za. Krzysztof Hałacz. Nieobecny. Jolanta Chrycak. Za. Piotr Huzarewicz. Za. Mieczysław Jakubowski. Za. Jadwiga Kępny, nieobecna. Piotr Kosztyła. Za. Zbigniew Krówka. Za. Grzegorz Książek. Za. Krzysztof Kurek. Za. Arkadiusz Kuś. Za. Andrzej Lis. Za. Władysław Łukasiewicz. Za. Jerzy Marciniak. Za. Wojciech Maroszek. Za. Krzysztof Mętlik. Nieobecny. Michał Miłek. Za. Kamil Owczarek. Za. Dawid Świerczek. Dziękuję bardzo. Głosowało 20 radnych. 20 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała przyjęta została jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6.11. Zmiany statutu Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Żorach. Proszę pana prezydenta o wprowadzenie. Szanowni radni, konsekwencją przed chwileczką przyjętej uchwały jest zmiana statutu Miejskiego Domu Pomocy Społecznej. Po prostu musi się odpowiedni zapis znaleźć w statucie i proponuję, żeby zgodnie z projektem uchwały dokonać tej zmiany. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy są pytania, uwagi do projektu uchwały? Dziękuję. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany statutu Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Żorach. Małgorzata Celińska. Za. Kazimierz Dajka. Za. Barbara Fiedor. Za. Marcin Gaj. Za. Anna Gaszka. Za. Krzysztof Hałacz. Za. Jolanta Chrycak. Za. Piotr Huzarewicz. Za. Mieczysław Jakubowski. Za. Jadwiga Kępny, nieobecna. Piotr Kosztyła. Za. Zbigniew Krówka. Grzegorz Książek. Za. Krzysztof Kurek. Za. Arkadiusz Kuś. Za. Andrzej Lis. Za. Władysław Łukasiewicz. Za. Jerzy Marciniak. Za. Wojciech Maroszek. Za. Krzysztof Mętlik, nieobecny. Michał Miłek. Za. Kamil Owczarek. Za. Dawid Świerczek. Za. Dziękuję bardzo.
Głosowało 21 radnych, 21 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała przyjęta została jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6.12. Przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żory. Proszę pana prezydenta o wprowadzenie. Panie przewodniczący, szanowni radni. Obecnie obowiązująca zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego została przyjęta uchwałą Rady Miasta w 2014 roku. Zatem minęło 6 lat i dostrzegamy potrzebę kolejnej takiej zmiany. Przede wszystkim dlatego, że wyraźnie widać, że na terenie naszego miasta brakuje już terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz wyczerpują się tereny przemysłowe. To może stać się barierą rozwoju dla naszego miasta, bo kiedy inwestorzy nie będą mogli tutaj znaleźć odpowiednich terenów pod budownictwem wielorodzinnym lub pod przemysł, po prostu będą nasze miasto omijać. Stąd propozycja, żeby dokonać analizy, gdzie w naszym mieście mogłyby się jeszcze znaleźć tereny przeznaczone pod głównie te dwa cele i gdybyśmy takiej zmiany dokonali, w następstwie moglibyśmy dokonać zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, rozszerzając tereny przeznaczone właśnie pod budownictwo wielorodzinne i pod przemysł. Przy okazji chcielibyśmy, proszę Państwa, również wpisać do studium możliwość rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 kW i określić ich strefy ochronne. Prawo wymaga, aby instalacje większe właśnie o mocy powyżej 100 kW były wpisane do dokumentów planistycznych i do studium, i do planu zagospodarowania. Ponieważ nasze studium nie wszędzie, gdzie są zainteresowani, przewiduje takie możliwości, stąd przy okazji wprowadzilibyśmy taką możliwość, a już mogę tak wspomnieć, że przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji na swoim terenie chce stworzyć instalację produkującą energię ze źródeł odnawialnych, ale nie ma takiej możliwości, dlatego zwraca się do nas o zmianę odpowiednich dokumentów planistycznych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania, uwagi do projektu uchwały? Proszę, radny Wojciech Maruszek. Panie prezydencie, chciałem się upewnić, czyli pomysł na przystąpienie do tych prac planistycznych nie jest związany z jakimiś wnioskami podmiotów, które się do nas zwróciły zewnętrznych, pomijam PWiK. Drugie pytanie, czy przynajmniej wstępnie możemy mówić o tym, w których dzielnicach, w których rejonach miałyby powstać na przykład to budownictwo wielorodzinne czy strefa przemysłowa. I trzecie pytanie to źródła odnawialne. O jakiego rodzaju infrastrukturze mówimy? Czy o wiatrakach, czy raczej o fotowoltaice na przykład? Proszę pana prezydenta. Zacznę od końca. O wiatrakach nie myślimy. Inne przepisy, które mówią, w jakiej odległości od zabudowy takie urządzenia się mogą znajdować, wykluczają w ogóle teren miasta Żory. To jest w ogóle niemożliwe, ale chodzi o na przykład farmy fotowoltaiczne czy produkcję energii z biomasy. I tego typu przedsięwzięcia chcemy dopuścić na terenie naszego miasta. Jeżeli chodzi o wnioski, to proszę Państwa, mamy wnioski od inwestorów przemysłowych, którzy poszukują w Żorach nowych, dużych terenów inwestycyjnych. Niestety nie jesteśmy w stanie sprostać ich oczekiwaniom, dlatego że mimo, że jeszcze są wolne tereny, to one są tak rozdrobnione i wystarczy, że ktoś nie wyrazi woli zbycia tych terenów, to teren teoretycznie jest do zagospodarowania, ale praktycznie nie da się tam dokonać żadnej inwestycji. Stąd poszukiwać będziemy raczej takich terenów, żeby to był nie tylko zapis w studium i w planie, tylko żeby było to realne do wykonania, czyli z pewnością trzeba będzie porozumiewać się z właścicielami gruntów. Bo tutaj już chodzi o bardzo takie konkretne inwestycje, czyli ktoś jest właścicielem jakichś działek, będziemy negocjować przekształcenie w przemysł, ale pod warunkiem, że będzie deklaracja, że teren ten będzie zbyty. Bo w naszym mieście mamy taki problem, że jest bardzo dużo działek o niewielkiej powierzchni, żeby zebrać areał na przykład 10-15 hektarów, to trzeba porozumienia wielu
wielu właścicieli gruntów. I brak takiego porozumienia powoduje, że tereny są nie do wykorzystania. Chcę przy okazji powiedzieć bardzo wyraźnie, że to nie będzie okazja do rozszerzania zabudowy przede wszystkim jednorodzinnej, bo ludzie tak sobie wyobrażają, że jak przystąpimy do zmiany studium, to będzie można spełnić każde oczekiwanie. Proszę Państwa, nie będzie to możliwe z przyczyn, które są zawarte w prawie, bo prawo mówi w ten sposób, że takich zmian w studium można dokonywać tylko w wypadku, kiedy się udowodni, że brak jest terenów do zagospodarowania, które już zostały przeznaczone. W naszym mieście mamy bardzo dużo terenów przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne i daleko jest do ich wyczerpania, więc nie będzie możliwości zwiększenia terenów pod budownictwo jednorodzinne, ale brakuje już, prawie w ogóle już nie ma terenów pod budownictwo wielorodzinne, no i już, jak już mówiłem, również pod przemysł, szczególnie to większe obszary dla większych inwestorów. I to jesteśmy w stanie wykazać, bo już taką wstępną analizę przeprowadzili i taka zmiana, mamy nadzieję, będzie możliwa. Mówię mamy nadzieję, bo teoretycznie organ nadzoru, czyli wojewoda, mógłby zakwestionować takie zmiany. Wymaga to po prostu bardzo dobrej analizy i wykazania, że taka konieczność w naszym mieście zmiany, taka konieczność zmiany istnieje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma pytania, uwagi do projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żory. Małgorzata Celińska. Za. Kazimierz Dajka. Za. Barbara Fiedor. Za. Marcin Gaj. Za. Anna Gaszka. Za. Krzysztof Hałacz. Za. Jolanta Chrycak. Piotr Huzarewicz. Za. Mieczysław Jakubowski. Za. Jadwiga Kępny, nieobecna. Piotr Kosztyła. Za. Zbigniew Krówka. Za. Grzegorz Książek. Za. Krzysztof Kurek. Za. Arkadiusz Kuś. Za. Andrzej Lis. Za. Władysław Łukasiewicz. Za. Jerzy Marciniak. Za. Wojciech Maroszek. Za. Krzysztof Wędzik, nieobecny. Michał Miłek. Za. Kamil Owczarek. Za. Dawid Świerczek. Dziękuję. Głosowało 21 radnych. 21 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała została jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6.13. Wyrażenie na zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce numer 2503/2 stanowiącej własność gminy Żory. Proszę pana prezydenta o wprowadzenie. Szanowni radni, to jest niezwykle rzadki przypadek, że Rada Miasta wyraża zgodę na udzielenie służebności tego rodzaju. Zazwyczaj robi to po prostu prezydent miasta, z tym, że robi to odpłatnie na rzecz zazwyczaj osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych. W tym wypadku, proszę Państwa, gmina Rybnik zwróciła się o ustanowienie bezpłatnej służebności. Chodzi po prostu o to, że gmina posiada tereny inwestycyjne, prawdopodobnie przemysłowe, które nie mają dostępu do drogi publicznej i taka jest sytuacja na pograniczu Żor i Rybnika, że najlepszym dostępem jest dojazd przez terytorium Żor od ulicy Kłokocińskiej, właśnie w Rybniku, do siedziba ulica Poligonowa. I my mamy taką możliwość, żeby wydać zgodę, jak Państwo widzicie, macie załącznik graficzny, są to tereny RZ. Na tych terenach moglibyśmy wyznaczyć taki przebieg drogi i myślę, że będzie to dobra sąsiedzka przysługa. Jeżeli w tym terenie powstaną nowe miejsca pracy, to myślę, że będzie to z korzyścią i dla Rybnika, i dla Żoru. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy są pytania, uwagi do projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr 2503/2 stanowiącej własność gminy Żory. Małgorzata Celińska. Nie. Kazimierz Dajka. Za. Barbara Fiedor. Marcin Gaj. Za. Anna Gaszka. Za.
Krzysztof Hałacz. Za. Jolanta Chrycek. Za. Piotr Huzarewicz. Za. Mieczysław Jakubowski. Za. Jadwiga Kępny, nieobecna. Piotr Kosztyła, za. Zbigniew Krówka. Za. Grzegorz Książek. Za. Krzysztof Kurek. Za. Arkadiusz Kuś. Arkadiusz Kuś. Za. Andrzej Lis. Za. Władysław Łukasiewicz. Za. Jerzy Marciniak. Za. Wojciech Maruszek. Za. Krzysztof Mętlik. Nieobecny. Michał Miłek. Za. Kamil Owczarek. Za. Dawid Świerczek. Za. Dziękuję bardzo. Głosowało 21 radnych. 21 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała przegłosowała jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6. Przepraszam, do punktu 7. Sprawozdanie prezydenta miasta z działalności za okres między sesjami. Czy są pytania, uwagi do sprawozdania pana prezydenta? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 8. Interpelacje, zapytania do prezydenta miasta oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Czy ktoś z radnych chciał złożyć interpelację lub zapytanie do prezydenta miasta? Tylko przypominam, że interpelacje, zapytania składamy na piśmie na przewodniczącego i możemy również składać pomiędzy okresem sesyjnym, czyli w każdym dowolnym momencie. W tym momencie również oczywiście mailowo, nie ma też problemu żadnego, będzie to na bieżąco przekazywane panu prezydentowi lub ewentualnie prezesom, w zależności czego dotyczy interpelacja lub zapytania. Nie widzę zgłoszeń. Przechodzimy do punktu 9. Sprawy różne, wolne wnioski. Czy ktoś chciał zabrać głos w sprawach różnych, wolnych wnioskach? Proszę, zgłasza się. Ja. O, dobrze, to Krzysztof Kurek, później Barbara Fiedor. Proszę bardzo, radny Krzysztof Kurek. Widzę też panią Małgorzatę Celińską w późniejszym czasie. Proszę, Krzysztof Kurek. Panie przewodniczący, szanowni radni, panie prezydencie. Mamy bardzo wspaniałą taką inicjatywę z dzisiejszych czasach, gdy walczymy z chorobą i lekarze i pielęgniarki są na pierwszej linii frontu, jak można powiedzieć. Część ludzi zdobyła się na coś takiego, żeby założyć, zrobić zrzutkę dla szpitala naszego Wzora. Jest w tej chwili 156 osób, które wspiera nasz szpital. Kwota już wynosi 12 768 zł. Zachęcam wszystkich, aby rozpropagować ten szlachetny cel, a tym wszystkim, którzy już dokonali, bo wiem, że wielu z radnych też już płaciło pieniążki na ten cel. Chciałbym podziękować i zaprosić innych do współpracy, abyśmy w taki sposób zrewanżować się chociaż tym ludziom, którzy starają się robić wszystko, a sam. I wiemy, że nie mamy tych środków na tyle, żeby można było bezpiecznie doprowadzić. Dziękuję bardzo i zapraszam. Bardzo dziękuję. Teraz oddam głos radnej Barbarze Fiedor. W kolejności zgłoszeń Małgorzata Celińska. Tylko teraz Barbara Fiedor. Panie przewodniczący, szanowni radni, panie prezydencie, chciałam poprosić o wytypowanie mieszkania zasobu mieszkaniowego gminy albo na terenie hotelu, na przykład na terenie miasteczka Twin Peaks dla pracownika medycznego, który by tam mógł przebywać na czasy obowiązkowej kwarantanny. W momencie, kiedy by oczekiwał na wynik testu, czy oczekiwał na wynik, był obserwowany sam przez okres 2 tygodni, albo oczekiwał na wynik testu na obecność koronawirusa po kontakcie z osobą podejrzaną o zakażenie. Żeby nie narażał członków własnej swojej rodziny i czy taka możliwość istnieje, czy ewentualnie po jakichś obniżonych kosztach byłoby to mieszkanie, możliwość byłaby wynajmowania takiego mieszkania przez pracownika medycznego, czyli lekarza, ratownika medycznego czy pielęgniarkę. Dobrze. Proszę, pan prezydent. Szanowni radni, na terenie naszego miasta jest wyznaczony obiekt dla osób, które mają być poddane kwarantannie. To jest właściwie trochę do innych celów. Rozumiem, że pytanie dotyczy nie osób skierowanych formalnie na kwarantannę, tylko takie, które nie chciałyby przebywać z rodziną. Myślę, że można by to zrobić właśnie w hotelu,
hotelu miasteczka westernowego. Ten hotel jest teraz pusty, nieużywany i nie byłoby to pewnie świadczenie usługi w rozumieniu przepisów prawa. Także jeżeli taka potrzeba będzie nastąpi, to proszę o kontakt albo ze mną, albo z panem prezesem bezpośrednio i myślę, że załatwimy tę sprawę. Myślę, że taką informację tutaj też do pani prezes MZOZ-u, czy nie tylko, bo to również MZOZ-y mogą się spotkać i wówczas wydaje mi się, że tak, bo te badania też mogą, wyniki mogą potrwać 2-3 dni, niczym lekarz uzyska informację odnośnie wyników, więc w tym czasie na pewno miasto pomoże, tak jak pan prezydent powiedział. Także dziękuję bardzo. Małgorzata Celińska, proszę bardzo. Szanowni państwo, panie prezydencie, remont wiaduktu na Nowogrodzkiej przebiega dość sprawnie. W tej chwili jest wykładany beton, ale mam obawy, czy pozostanie dokonany do końca maja, czy nawet dłużej, bo tam jeszcze jest sporo robót do wykonania. Jest przewidziana taka opcja, że ten termin zostanie wydłużony, bo z tego co wiemy, to do 7 maja miało być dokończone, ale to jest faktycznie niemożliwe, tam jest zbyt dużo pracy. To jest jedna kwestia, a druga kwestia chodzi o utwardzenie ulicy Złotej. Przed liczne objazdy ulica Złota została całkowicie znowu zdewastowana. Wprawdzie teraz tam tiry nie jeżdżą, ale zdarzają się jeszcze pojedyncze przypadki, że tam jakieś ciężkie auto przejeżdża, jest masę dziur. A mieszkańcy, którzy tam mieszkają, mają problem z wyjechaniem osobowymi autami, żeby te góry tam zasypać, jak im to tam, żeby mogli wyjechać do pracy. Dziękuję bardzo. Pan Jacek Pochnicki. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o remont wiaduktu, to tak jak wiele firm, które zajmują się budownictwem, firma również zgłosiła informację, że w związku z pandemią może ten termin zostać przesunięty. Także normalnie w umowie mamy 30 kwietnia, natomiast nie mamy jeszcze informacji, kiedy formalnie zostanie to zakończone. Rzeczywiście prace na wiadukcie w tej chwili przebiegają dość sprawnie, natomiast z racji pisma, które otrzymaliśmy, trudno nam powiedzieć jeszcze, kiedy ten termin zostanie zakończony. Kiedy ten remont zostanie zakończony. Jeśli chodzi o ulicę Złotą, to tam w tej chwili wykonujemy na terenie całego miasta remonty cząstkowe i również na ulicy Złotej remont cząstkowy będzie wykonany. Dziękuję bardzo. Ja tutaj informacyjnie tutaj przekażę, że taką procedurę szczególną, to nie jest procedura wynikająca z umowy, czy też z przepisów kodeksu cywilnego, ale taką procedurę szczególną wprowadziły właśnie przepisy tzw. tarczy antykryzysowe i tam właśnie podmioty, które wykonują zamówienia publiczne mają możliwość, pod warunkiem oczywiście, że wykażą to poprzez oświadczenia czy dokumenty, mają możliwość zgłoszenia problemów z realizacją umów związanych z epidemią, gdyż wiele firm też wprowadziło rotacyjny system pracy, mają problemy z serwisami, nawet z dostawami niektórych materiałów, także to się zdarza również w branży budowlanej. Natomiast oczywiście każdy przypadek będzie rozstrzygany indywidualnie, bo myślę, że miasto to będzie analizowało. Także dziękuję bardzo za pytanie. Czy ktoś z radnych jeszcze chciał zabrać głos w punkcie 9 sprawy różne wolne wnioski? Radny Jerzy Marciniak, proszę bardzo. Panie prezydencie, zgłaszałem dwie sesje temu, że od ulicy Gajowej w stronę jeziora Ławczoka w pierwszym szeregu drzew jest bardzo dużo drzew suchych. Bardzo dużo drzew suchych jest. Widziałem, ta firma sobie przycinała drzewa jeden dzień, ale tych suchych drzew nie wycinała. To jest bardzo niebezpieczne dla przejeżdżających. To jest około tego, nie wiem, 11, może 12 tych drzew suchych. Niektóre są ładnie położone, oparte o drugie drzewo. Drugi punkt. Mamy przy tym lesie przystanek po drugiej stronie, od strony strefy. Bardzo podłoże, tam gdzie samochody, autobusy wjeżdżają, jest zniszczone. Można tam sobie nogi połamać, kierowca może koło stracić. I jeszcze jedno pytanie jest moje. Była interpelacja 3 miesiące temu w sprawie
przedłużenia linii 1-2 w stronę strefy. Było tam odpowiedziane, że zostanie to zrealizowane na przełomie stycznia-lutego. Dzisiaj mamy kwiecień i chciałbym się dowiedzieć, co w tym temacie. Dobrze, to te pierwsze kwestie to były tak bardziej do sprawdzenia, do przeanalizowania, a tutaj to ostatnie pytanie i to myślę, że... Zacznę od trzeciego punktu, czyli przedłużenie linii 0102 w kierunku strefy Osiny. Nie było takiej informacji, że w styczniu, tylko że po rozstrzygnięciu przetargu związanego z nowym przetargiem na autobusy duże, a zgodnie z planem naszym, teoretycznie ten nowy wykonawca powinien rozpocząć na początku lipca. W tej chwili troszeczkę się sytuacja zmieniła. Będziemy jeszcze z MZK rozpatrywać możliwość rozpoczęcia nieco później, dlatego że akurat w związku z koronawirusem, z tą pandemią, pozmieniały się niektóre sprawy i na bieżąco jesteśmy w kontakcie z oferentem, jeśli chodzi o termin rozpoczęcia usługi w ramach tego nowego przetargu. Jeśli chodzi o pracę na Jana Pawła II przy tych drzewach, to rzeczywiście były wykonywane prace pielęgnacyjne, natomiast jeśli chodzi o wycinkę, to też również uwaga, ponieważ wszystkie wnioski dotyczące wycinki również przesuwają się w czasie, dlatego że wszystkie Urząd Marszałkowski na przykład, który zajmuje się również wydawaniem decyzji, tak jak my zresztą, jeśli chodzi o decyzje dotyczące wycinki na terenie gminy, również z racji pandemii przesuwamy terminy realizacji tych decyzji. Przystanek od drugiej strony. Tak jak powiedziałem, są wykonywane remonty cząstkowe i to jest jedno z miejsc, gdzie będzie wykonany remont cząstkowy. Dziękuję bardzo. Kazimierz Dajka. Może podsumowując wypowiedź pana Jacka, to co zgłaszał pan radny Marciniak jest jak najbardziej uzasadnione, bo również wykonywałem parę telefonów w tej sprawie. Faktycznie z koron tych drzew spadały konary i zostało to przycięte przez parasolika. Natomiast te kwestie, które zaliczamy do wiatrołomów, a jeżeli pan radny stwierdza, że te drzewa są praktycznie już jedno o drugie tam podparte, to myślę, że należałoby to zakwalifikować do kategorii wiatrołom i najnormalniej się usunąć z racji tego, że w którymś momencie się to uwolni i będziemy to mieć na pasie drogowym, więc taka reakcja powinna być maksymalnie szybka i jeżeli coś takiego jest, to bardzo bym prosił, żeby taką inicjatywę podjąć. No i korzystając z tego, że jesteśmy dzisiaj w kinie, nie? Przychodząc tu, zastanawiałem się, czy te płyty, które zostały zdemontowane i w jakiej ilości, gdzie zostały zdeponowane. Bo myślę, że ta operacja, którą w tej chwili możemy obserwować, czyli te elewacje, które w tej chwili już są takie ładne, piękne i udrożnione miejsca parkingowe, tu szapoba do pana Krówki i dziękuję tym, którzy zdecydowali się na to, żeby tą pracę przeprowadzić. Jest dobrze, tylko interesuje mnie ten materiał, który został zdemontowany, w jakiej jest ilości i gdzie został zdeponowany te płyty. Nie mogę w tej chwili powiedzieć, w jakiej jest ilości. Powiedzieć, w jakiej ilości, ale zostały wywiezione przez firmę, która dokonywała remontu. To znaczy się, pani radna ma rozumieć, że ta firma, która wykonywała ten remont w ramach usługi, zabrała ze sobą ten materiał. To się zazwyczaj dzieje. No to powiem szczerze, że osobiście nie jestem zadowolony z takiego rozwiązania, bo dla mnie te płyty przedstawiały określoną wartość materialną i myślę, że można było je wykorzystać gdzieś indziej, zważywszy na fakt, że niestety był to błąd, który popełnili ci panowie, czy ta firma, która montowała te płyty na
I to ogólnie? Nie, firma, która montowała płyty, z tego co wiem, 10 lat temu już jej nie ma, więc całkiem inna firma dokonywała. Tak, tak, oczywiście, że całkiem inna firma, a sobie z tego zdaję doskonale sprawę, tylko chodzi mi o ten materiał, bo materiał był na pewno wartościowym i cennym materiałem, który sobie firma na pewno w jakiś tam sposób rozliczyła, czy gdzieś tam zagospodaruje. Ale dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy w sprawach różnych wolnych wnioskach ktoś z radnych chciał zabrać jeszcze głos? Jeśli nie, szanowni radni, informacja tutaj 27 marca wpłynęła rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego, stwierdziło nieważność uchwały z 30 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Obszerne uzasadnienie, radcy prawnie analizują, my jako miasto pewnie będziemy musieli jeszcze raz pochylić się nad tą uchwałą. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, szanowni radni, te przepisy specustawy również wydłużyły wiele terminów, między innymi terminy składania oświadczeń majątkowych, czyli nie do 30 kwietnia, ale do 31 maja. Niewykluczone, że również będzie, że nie do końca w tym momencie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy będzie sesja absolutoryjna, bo też jest taka możliwość wydłużenia, ale myślę, że raczej jakby się nic nie zmieniło, to na koniec maja albo w czerwcu ta sesja się odbędzie, to jeszcze ustalimy spokojnie z kolegą rady, z panem prezydentem. Z mojej strony to tyle. Jeszcze raz dziękując za udział w tej pierwszej takiej szczególnej sesji zdalnej, w której 11 radnych pracowało online. Dziękuję za merytoryczną dyskusję, za to, że mimo małych problemów technicznych udało nam się dobrnąć do końca. Chciałbym tą drogą życzyć wszystkim mieszkańcom naszego miasta w tym trudnym czasie spokojnych, takich rodzinnych świąt Wielkiej Nocy. One nie będą aż tak rodzinne, jak nam się by chciało. Myślę, że każdy z nas ma problem związany z tym, jak spędzić śniadanie z bliską rodziną czy z rodzicami w podeszłym wieku. To są każdy z nas te decyzje musi podjąć. Natomiast bez względu na wszystko jeszcze raz dziękuję mieszkańcom miasta za takie dobre zachowania. Widzimy, że mieszkańcy generalnie zostają w domu. Widzimy, że przed sklepami zachowane są odległości. Również w przypadku współpracy z urzędem czy z innymi instytucjami mieszkańcy starają się zrozumieć tą trudną sytuację, że też urzędy nie pracują czy instytucje tak jak w normalnym czasie. Jeszcze raz wielki szacunek dla wszystkich pracowników, którzy w tym momencie pracują w taki sposób niezdalny. I to nie tylko mówię służby nasze, Straż Pożarna, chociaż Straż Pożarna, która bardzo pomaga Rzeszowskie Centrum Organizacji Pozarządowych, które Rzeszowski Patrol Obywatelski organizuje. Tak jak powiedziałem, wszystkie panie z wszystkich sklepów panów, którzy codziennie wychodzą i narażają się. Wszystkim bardzo, bardzo dziękuję i miejmy nadzieję, że jak najszybciej ten problem epidemii minie i będziemy mogli funkcjonować w normalny sposób. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla wszystkich. Zamykam obrady Rady Miasta Żory. Dziękuję bardzo. Yeah.